Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powrót na salę. Myśmy przesuwali jako kurator tej platformy pieniądze z festiwali, z KBF-u na
właśnie teatry, biblioteki, na zakupy biblioteką, na utrzymanie, na wydatki bieżące. I widać, że ta tendencja no, musi być w jakiś sposób utrzymana, ale o tym też mówimy później. Mamy spore braki w wydatkach na utrzymanie opieki społecznej, opieki zdrowotnej mieszkańców. To w pewnym sensie w sposób naturalny wyklucza też ostatnio głośny temat pewnych zabiegów, które miały robić tuż mieszkańców Krakowa, o których na razie nie ma co rozmawiać świeżych względów finansowych, których nie ma co stawiać wobec względów finansowych. No i też poważne braki w sporcie. Tutaj przy okazji dyskusji na temat programu rozwoju sportu była mowa o tym, że kluby już nie tylko nie zaciskają pasa, bo nie są w stanie bardzo ścigać, ale również mają problemy z bieżącym utrzymaniem swojej działalności, że mówią o płynności finansowej. I zresztą docierają sygnały o problemach. Stąd pewnie pomysły będę chciała się przedstawić. Oczywiście w tym budżecie są też rzeczy dobre, są inwestycje, są zadania, które pchają pewne sprawy do przodu, ale myśmy się postanowili skupić przy tym budżecie na troszeczkę innym podejściu niż dotychczas. Widząc projekt budżetu, znając wstępne założenia do projektu budżetu, a każdy klub miał taką możliwość, żeby się zawiasnąć, postaraliśmy się popracować w ten sposób i takie rzeczy już inicjatywy złożyli prezentowi miasta, aby pewne rzeczy dofinansować, a pewne tendencje zminimalizować, żeby te tendencje niebezpieczne. Stąd chciałbym pokrótce przedstawić propozycję, jaką klub radny przedstawił prezydentowi jako wniosek do zmian budżetowych. Jest to zmiana na 40 milionów złotych, z czego 19 milionów złotych to są inwestycje drogowe i są to inwestycje zarówno o charakterze lokalnym, jak i o charakterze ponadlokalnym. W tych charakterze ponadlokalnym chciałbym przede wszystkim wrócić do sprawy remontu i kontynuacji remontu ulicy Pułkownika Domka. Przypomnę głośny protest telewizji TVN na temat tego, że z Krakowa wycofują produkcję filmową, ponieważ jest tak sobie w stanie droga, tak technicznie droga, że nie da się nagrywać tam różnych programów. Chcemy ten problem rozwiązywać. Chcemy rozwiązywać problem ulicy, która, jak ja jestem radnym, 6 rok, co roku się pojawia w ławkach budżetowych, to jest remont ulicy Obrońców Krzyża na Wykucie, Zatoczy Portów Wysokich, miejsc postoju przy tej ulicy i remont nawierzchni. To jest temat, który się pojawia od lat, pewnie kilkunastu, a na pewno od kilku w budżecie co roku jest i co roku się nie daje tego zrealizować. My chcemy, żeby w roku następnym przynajmniej częściowo ten temat rozwiązać. Ten problem, żeby on zaczął być rozwiązywany, oczywiście całkowity koszt zadania 15 milionów złotych jest nie do pokrycia, a na pewno nie do pokrycia z poprawki radnych. Natomiast częściowe uregulowanie problemu ulicy Obrońców Krzyża, mam nadzieję, że najbliższym roku nastąpi. Jest również takie zadanie, które od co najmniej 10 lat jest projektowane. To jest połączenie nowej huty z pełnikiem czerwonym, obciążenie ulicą Równoległą do Drogu Pasterza. Mówię tutaj o budowie połączenia reduty z Jancarzem. Zadanie, które ciągnie się od lat, a które w sposób zdecydowany obciąży teraz bardziej zakorkowaną ulicę do Drogu Pasterza i ułatwi wyjazd nową hucie na Warszawę. I takie zadanie wykonujemy do budżetu, tak samo jak bezpośrednie połączenie na mieszkańców Liszczewic z cmentarzem Katowice. Oczywiście są zadania już stricte lokalne, jak budowa oświetlenia na skrzyżowaniu Haszki Stajowskiego, na skrzyżowaniu, na którym co roku dochodzi do kilkunastu potrąceń, na skrzyżowaniu, na którym dzisiaj przy ulicy Haszki tworzą się potężne korki, czy w którym powstała nowa galeria handlowa, która jeszcze bardziej kumuluje natężenie ruchu, w związku z tym trzeba coś tam zrobić. Ale są też zadania, które wybiegają w przyszłość. Państwo o tym pamiętacie, w ostatnich kampaniach wyborczych pojawił się bardzo mocno temat przebudowy ulicy Myślenickiej. To jest ulica w Soszowicach, główny kręgosłup układu komunikacyjnego Soszowic, który dlatego, że jest niewydolny, za mało przepustowy, nie ma chodników, powoduje potężne problemy z otwarciem dzieci do szkół, w ogóle w komunikacji mieszkańców, tak jak również w komunikacji południowych gmin z Krakowem. Tu rozpoczynamy proces przygotowania dokumentacji, która mam nadzieję zakończy się w latach następnych całkowitą przebudową wartą 27 milionów złotych. Warto tutaj również powiedzieć, że pomimo trudnej sytuacji budżetowej chcemy zarezerwować środki na projektowanie ścieżek rowerowych. W nadziei takiej, że w następnych latach uda się te projekty przekluczyć w realne inwestycje. Jesteśmy również konsekwentni i realizujemy program nakładek asfaltowych. To są te nakładki, które Państwo radni w niemal jednogłośnie przyjęliście kilka miesięcy temu. Uważamy, że kwota 6 milionów to nawet taki dobry początek na te najgorsze, najbardziej zniszczone drogi.
i jaką kwotę zaproponowaliście. Oczywiście w części drogowej ciężko zaliczyć rynek podgórski, ale jest to trzeci, czwarty najważniejszy plac miejski w Krakowie. Chcielibyśmy w nadziei, że konserwator wreszcie uzgodni techniczne i odpowiednie do epoki detale architektoniczne rozpocząć przebudowę tego placu. Szanowni Państwo, właśnie, Pan Przewodniczący przerwa, jeżeli jest potrzeba jakiejś dyskusji, bardzo bym prosiła, żebyście wyszli Państwo do foyer, bo to po prostu nie ma sensu, żebyśmy sobie wzajemnie przeszkadzali. Albo Sinka, macie do wyboru. Panie Środowicz, albo Sinka, albo foyer. Czy Państwo rozumie, że te podłówki nie każdy będzie, że nie każdy będzie tam pod górze, ale można wyjść. Nie trzeba przeszkadzać. I kontynuując, uważamy, że poniedziałek jest takie kluczowe spotkanie z konserwatorem Janczykowskim. Zakładamy, że dojdzie wreszcie do uzgodnienia tych detali architektonicznych i będzie można uruchomić przebudowę tego rynku. I rynku na inwestycje, na którą czeka całe stare podwórze, które jest takim symbolem potrzeby nowej odmiany na podwórze jakiego odświeżenia. Oczywiście chcemy również, jak już wspomniałem, do dość mocno obciętej kultury dołożyć pieniędzy. Uważamy, że cięcia, które są zrobione z jednej strony wyjdą na dobre kulturze, ponieważ dadzą takie przewyższenie, wymuszą nowe myślenie o pewnych działaniach, o działaniach instytucji, ale z drugiej strony one jednak nie mogą być zbyt mocne, dlatego że te większenie może zakończyć się przeziębieniem, a później poważną chorobą. Właśnie tej choroby chcielibyśmy uniknąć, stąd postanowiliśmy zaproponować dołożenie do domów kultury globalną kwotę 850 tysięcy. Na ich działalność bieżącą mają, bo dość mocno mają ograniczone te finanse, a w znacznej mierze jednak zaspokajają zadania miasta w obszarze opieki nad młodzieżą. To samo dotyczy teatrów. Teatry, które mają dość mocno w tej chwili obcięte dotacje, chcemy zaproponować dofinansowanie kwotą po 400 tysięcy na teatr, zakładając, że to są pieniądze, które pozwolą normalnie funkcjonować, ale również podtrzymać pracę artystyczną. Czyli nie tylko myślimy o tym, żeby teatr utrzymać, ale również, żeby je motywować w kierunku działalności artystycznej, żebyśmy mieli jednak premier w Krakowie podtrzymane na to. Co samo dotyczy bibliotek. Dość trudna sytuacja, żeby się bibliotekami miejskimi. Mamy 4 biblioteki dla każdej starej części Krakowa, starej dzielnic. I tutaj rok do roku Platforma dokładała pieniądze na zakupy książek. Wydaje mi się, że w tym momencie jest najbardziej potrzebne dofinansowanie działalności bieżącej i 200 tysięcy na te biblioteki uważamy, że należy przekazać. Natomiast bardzo niebezpieczna sytuacja zrobiła się w obszarze NGO osób działających w kulturze, ponieważ cięcia na tym obszarze spowodowały ograniczenie dotacji, co spowodowało już w tej chwili zmniejszenie wielu festiwali takich małych organizowanych przez organizację pozarządową. Stąd proponujemy 1 000 000 złotych dodatkowo na te granty, tak żeby można było podtrzymać aktywność środowisk pozarządowych w tym obszarze. Oczywiście w kulturze, ale bardziej w tradycji Krakowa mieści się takie zadanie, które ma charakter już symboliczny. W zeszłym roku radni Platformy dofinansowali dotację z KOS-u na remont Korca Piłsudskiego. To zadanie zostało wykonane, jest zabezpieczony cały kopiec. Wydaje mi się, że powinniśmy skończyć, jako radni Platformy proponujemy dokończenie tej inwestycji. Tam brakuje 400 tysięcy na podłączenie prądu. To jest trochę, to z drugiej strony trochę zabawne, dlatego że zostały wprowadzone za nasze pieniądze tereny, została wymieniona ziemia, zostały wprowadzone systemy nawadniania, żeby ta ziemia się nie oksydowała, tylko niestety problem nie doprowadzono prądu do tych nawadniaczy. W związku z tym te 400 tysięcy, wedle mojej wiedzy z Komitetu Ochrony czy Opieki nad Skocem Piłsudskiego powinno w zupełności wystarczyć i takie pieniądze uważamy, że należy przekazać. Oczywiście wiele jest mowy o likwidacji, o wykaszaniu, o przekształceniu szkół. Słyszałem, że podobno wczoraj na Komisji Edukacji badano grube kwoty oszczędności, jakie przyniosły te zmiany tegoroczne. Natomiast niezależnie od tego są jednak rzeczy, które tak trzeba wykonywać i inwestować w edukację. Stąd uważamy, że jest potrzebny dalszy remont i utrzymanie przedszkola w ulicy Saskiej, przy którym, jak wiemy, mamy do czynienia z katastrofą budowlaną. Stąd uważamy, że jest potrzeba budowy pierwszej sali gimnastycznej w Mydlnikach. Stąd przeznaczamy pieniądze na budowę stałej przedszkola
podstawowej nr 138 przy Wierzyńskiego. Stąd uważamy, że należy dokończyć na Grzegórzkach renowację szkoły na Blachnickiego poprzez wykończenie i wyremontowanie drugiego boiska przy tej szkole. Stąd uważamy, że należy zakończyć drugi etap budowy zaplecza sportowego szkoły przez Kościół. To jest szkoła na Ruczeniu, jedna z najbardziej oblegalnych. To jest dzielnica, która ma jedno z najmniejszych zapleczy takich rekreacyjnych dla mieszkańców. W tym drugim etapie są i place zabaw, i place rekreacyjne. I myślę, że te 550 tysięcy, które będzie to kosztować, to nie jest woda, którą trzeba oszczędzać, to jest woda, którą należy wydać i zakończyć to zadanie i uruchomić cały ten teren dla mieszkańców. Przypomnę, że tam było miesiąc temu bardzo ładne otwarcie, gdzie jednak zaproszono masę, tam przedsiębiorcy użyli trochę pieniędzy, także to zadanie należy zakończyć. To samo dotyczy osiedla Podgórskiego. Chcemy wymienić boisko betonowe na boisko sztuczną nawierzchnią. To jest to jedyne boisko dostępne dla mieszkańców na terenie osiedla Podgórskiego, na którym mieszka ładnie kilka tysięcy mieszkańców. No i rzecz kolejna, to warto wspomnieć, mamy w Krakowie całą masę żłobków niepublicznych i klubów małych. Tam już w tej chwili uczęsza kilka tysięcy dzieci. Stąd proponujemy dofinansować te żłobki jako dotację gminy przekazać kwotę 1,5 miliona złotych, mając świadomość, że będzie trzeba jeszcze te pieniądze dołożyć. Znaczy, to jest kwota, która zaspokoi zdecydowaną większość potrzeb, ale nie całość. Ale widać, jak to jest ważne w sytuacji, kiedy te dzieci dostają się do publicznych, do gminnych żłobków, żeby ci rodzice mogli iść do pracy, mogli wytwarzać PKB i płacić podatek, którego dom jest dochodem, podatek PIT jest dochodem gminy, dlatego uważamy, że trzeba dofinansować prywatne placówki w tym obszarze. Oczywiście, jak wspomniałem, duże cięcia dotyczą sportu i tu również chcemy dołożyć kilka rzeczy. Dużo było w ostatnim czasie mowy o obronie Lodówki Królewskiej. Jako Rada Miasta podjęliśmy 4 szybkie plany miejscowe, ale chcielibyśmy, żeby na tym się nie zakończyło. Stąd proponujemy pieniądze na budowę boiska przy ulicy Zarzecze. To jest już na Bronowicach i byłoby to boisko ogólnodostępne dla młodzieży. Stąd proponujemy inne zadania, takie jak budowę boisk na Oszczędnicy, budowę boisk w centrum miasta, ale chciałbym powiedzieć i chciałbym skupić się na jednej rzeczy. A propos tego, co wspominałem, docierających problemów do asygnowych jednak finansowych klubów, chcemy wzmocnić konkurs grantowy na upowszechnianie sportu i rekreację na miejskie programy sportowe. Jak Państwo wiecie, już w tym roku pojawiają się takie problemy, że niektóre orliki z powodu braku środków były zamykane i nie było opiekuna, który nadzorował ten orlik, więc to był wyłączony dla mieszkańców. Stąd proponujemy przeznaczenie kwoty 2 milionów złotych na ten dział sportu, ażeby te problemy w najbliższym roku, roku 2016 się nie pojawiły. Ale zadania lokalne jako ważne nie są jedyne. Bardzo ważne są zadania ogólnomiejskie. Jak chcieliśmy sporą kwotą 5 milionów złotych, wzmocnić te działania. Przede wszystkim działania z obszaru innowacji. Państwo pamiętacie, no od początku kadencji wprowadzamy takie zadania jak Smart City, jak dofinansowanie sympozjów i konferencji naukowych, które odbywają się w Krakowie, jak dofinansowanie i wsparcie akcji promocyjnych studiowania w Krakowie, czyli zachęcania mieszkańców innych miast do tego, żeby ich dzieci studiowały w Krakowie. Tutaj przeznaczamy kwotę 600 tysięcy. To samo dotyczy projektu Nowa Huta Przyszłości. Zaproponowaliśmy prezydentowi, ażeby ten projekt wzmocnić kwotą 1,5 miliona złotych, zakładając, że rok 2013 to jest rok przygotowy. Rok być może stały, być może wypracowania koncepcji do przygotowania się do pozyskania funduszy ogólnych i odpalenia tego projektu już bardzo mocno w nowym okresie programowym. Konsekwentnie proponujemy Smocze Skwery. Akurat na dniach otwiera się pierwszy Smoczy Skwer w Krakowie przy ulicy Wietona. Jeszcze w tym roku otworzy się na pewno jeden w nowej hucie, może nawet dwa. Także chcielibyśmy, żeby kolejne dwa w przyszłym roku się budowały. Zostały obcięte zadania dzielnicowe, które zaproponowaliśmy dzisiaj, ażeby dofinansować wydatki bieżące, przepraszam, zadania priorytetowe w tych dzielnicach każdy 60 tysięcy. To w znacznym mierze zniweluje różnicę między budżetami tegorocznego i roku 2013. I chcemy wykorzystać również czynniki zewnętrzne, takie jak Małopolska Organizacja Turystyczna. Zaproponowaliśmy podniesienie stawki miasta o 150 tysięcy złotych. To jest taka organizacja, która jest
utrzymywane przez marszałka województwa, to teraz powinien tak naprawdę prawo. To jest taki sposób dania trochę wędki, ażeby znacznie więcej z tego uzyskać. Są proponujemy, żeby zwiększyć tą składkę o 80 tysięcy złotych, zakładając, że efekt synergii w postaci zwrotu dla akcji promocyjnych, zwrotu zwiększonej liczby turystów będzie zauważony. I na koniec chciałbym powiedzieć o dwóch takich rzeczach drobnych, które stanowią są, że nie mają jakiego znaczenia. Ale jak już wspomniałem, było bardzo głośno przy okazji ludówki królewskiej o terenach rekreacyjnych. Tak się składa, że gmina jest właścicielem klubu sportowego Wawa, na zasadzie gruntów, na których ten klub działa. I klub sportowy ma taki obszar około 50 arów, zarośnięty pięknym starożytnym, który jest dzisiaj zamkniętą enklawą. Chcielibyśmy, żeby tę enklawę otworzyć dla mieszkańców, jest za co składa klubu, urządzić kilka aleje, postawić kilka ławeczek, zdjęć ogrodzenie betonowe, które odgradza ten teren od mieszkańców i włączyć do terenów rekreacyjnych Ludówki Królewskiej. Tak samo je uporządkować w Parku Wierzbanowskim z okazji 700-lecia Prokocinia. To takie gesty dla lokalnej społeczności, myślę, że bardzo potrzebne. Te wszystkie zadania oraz te, które wymieniłem oraz te, które nie wymieniłem, zaproponowaliśmy prezydentowi do wprowadzenia do budżetu miasta, uznając, że pomimo ciężkiej, trudnej sytuacji finansowej, jednak należy na zadania ogólnomiejskie dać środki, ale również należy pamiętać o małych zadaniach lokalnych, aby rozwiązywać różne problemy mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, klub Prawa i Sprawiedliwości, bardzo proszę. Pan Przewodniczący. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Pozwolę sobie odczytać z laptopu, ponieważ podczas wystąpienia Pana Leszała Cigara Skarbnika nanosiłem niektóre poprawki, wierząc, że to, co pokazuje, jest rzeczywiste i można zrealizować. Chociaż stwierdzenie Pana, że równomierne rozczarowanie w stosunku do budżetu Krakowa jest dla mnie takie po prostu zastanawiające. Oprócz tego, proszę Państwa, będzie tu wiele ogólnikowych, nie będę tego przedmówca przemawiał, czyli odczytywał de facto dość długo, natomiast członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości w szczegółach przedstawią Państwu sprawy, które dotyczą tych zagadnień, które tu poruszę. A więc przedstawiam stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa dotyczące projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2013, druk numer 1032. Przedstawiony na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa przez skarbnika miasta pana Leszława Fijała projekt budżetu pana prezydenta Jacka Majkowskiego jest kontynuacją polityki zadłużenia miasta z poprzednich lat. Obecny budżet to nic innego jak sięgnięcie przez prezydenta Krakowa i klub radnych Platformy Obywatelskiej do kieszeni Krakowa. Podwyżki cen biletów MPK, podatków lokalnych, wody i ścieków i tak dalej to jedynie to, co ma do zaoferowania koalicja klubu Platformy Obywatelskiej z prezydentem Jackiem Majkowskim. Na sesjach Rady Miasta Krakowa wprowadza się częste zmiany w budżecie. Prawie nie ma sesji, żebyśmy nie wprowadzali jakichś zmian. Uwidacznia to błędne planowanie i brak stabilizacji finansowej. W wyniku prac Komisji do Spraw Reformy Finansów Miasta Krakowa stwierdziliśmy błędy i braki kontroli wydawanych pieniędzy. Przykłady zaciągnięcia kredytów przy realizacji nadmiernego programu inwestycyjnego wydają się nie mieć końca. Niosą one skutki dla przyszłych budżetów. Wydłuża się cykle inwestycyjne, na przykład hala wydobywczowa w Czerzyna, stadion Wisły czy Centrum Kongresowe w Urzędzie Grunwaldzkim i ogromnie zwiększa finansowanie tych inwestycji. Nieznany jest jeszcze wynik budżetu za rok 2012, ale według informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze deficyt wyniósł 221 milionów złotych, więc dług publiczny narastający na koniec roku może osiągnąć sumę, która spowoduje, że przekroczy się próg 60%. Chyba że to, co pan skarbnik powiedział, 2 miliardy 71 milionów rzeczywiście się utrzyma.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości stanowczo przeciwia się ograniczenia finansów na edukację, kulturę, ochronę środowiska, infrastrukturę, mieszkalnictwo. Wydatki związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie w wysokości 2,8 miliona złotych są niskie wobec skali i wagi potrzeb, jakiego dotyczą. Wydatki na zmianę istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska w wysokości 0,3 miliona są symboliczne. W projekcie budżetu na rok 2013 ujawnia się efekt braku programu, który umożliwiłby staranie się Krakowa o dofinansowanie dla na przykład inwestycji środowiskowych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku instalacji solarnych, tak jak nisko skuteczne realizowane w gminach ościennych. Zmniejszenie wydatków na filharmonię, teatry, muzea, biblioteki jest groźne dla Krakowa. Dalsza degradacja tych instytucji oraz zmniejszenie finansowania domów kultury to początek końca tych waszych dla mieszkańców instytucji. Nie może być zgody na stopniową likwidację krakowskiej kultury. W zamian otrzymujemy festiwale, na które nas nie stać. W edukacji budżet szkół, przedszkoli i młodzieżowych domów kultury został opracowany na podstawie 85-95% planu finansowego na 2011 rok. Zamiast analizy faktycznych potrzeb tych jednostek. Równocześnie projekt budżetu na rok 2013 zakłada likwidację, wygaszenie i łączenie 40 szkół oraz 51 stołów. Przypominamy, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przyczynił się do pozostawienia 54 stołówek szkolnych prowadzonych w tradycyjnym kształcie. Pragniemy zaznaczyć, że w przeważającej ilości są to pomieszczenia, w których gmina Kraków włożyła niemałe pieniądze, remontując je w celu dostosowania do wymagań HACAP-u. Jest to, jak Państwo wiecie, zapewne normy związane z Unią Europejską. W porównaniu do lat poprzednich nakłady na kulturę fizyczną dzieci i młodzieży zostały radykalnie zmniejszone, co spowoduje duże kłopoty w krakowskich klubach. Działalność tych jest oparta na stałym wspieraniu finansowym gminy. Zmniejsza się pieniądze na remonty ulic, chodników, konserwacji zieleni miejskiej, bezpieczeństwo mieszkańców szeroko rozumiane. Krytyczną sytuację obserwujemy w mieszkalnictwie. Ze względu na ogromne potrzeby mieszkaniowe postulowaliśmy, aby w projekcie budżetu na rok 2013 w stosunku do roku 2012 zwiększono budżet o kwotę 30 milionów złotych. Jest to działanie oczekiwane i niezbędne dla wielu mieszkańców oczekujących na lokale komunalne i socjalne. Odszkodowania te były zgłaszane, między innymi na posiedzeniach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wzywa koalicję Klubu Platformy Obywatelskiej prezydenta Jacka Majewskiego do rozpoczęcia poważnej dyskusji z opozycją o finansach miasta. W interesie mieszkańców Krakowa jest powstrzymanie podwyżek i ograniczenie zbędnych wydatków z budżetu. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa będzie głosował przeciwko zaproponowanemu w tej formie przez prezydenta miasta Krakowa projektowi budżetu na 2013. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Prosiłem o przyjazny Kraków. Pana Daniela, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, państwo prezydenci, państwo radni. Może nie będę tak mówił długo i szczegółowo, dlatego że każdy miał możliwość czytać ten budżet, oglądać. W każdym razie, żeby mówić o dzisiejszym budżecie, no trzeba się niestety odnieść również do tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, gospodarczą, globalną. Ona jest również przełożona na Kraków. Ale o tym się mówi codziennie, o tym się słyszy, o tym się wie, także czujemy to w naszych budżetach. I trudno również, żeby to nie odczuli w budżecie miasta Krakowa. Ja mogę powiedzieć tak, że w moim odczuciu tak krawiec staje, jak mu materii staje. I tu jest taka rzeczywistość przeniesiona w budżet 2013. Po prostu jest to budżet wyważony, spokojny na miarę potrzeb i miarę możliwości. Wiadomo, że są w wielu obszarach niedobory, jeśli chodzi o wydatki bieżące przede wszystkim.
najwięcej zauważyć, ma tutaj niedoborów ZIKIT w obszarze transport. Bardzo dużo wydatków jest niedoborów na Wydziale Edukacji, 28 milionów. To jest też dość dużo. Ale jedno musimy w tym wszystkim wiedzieć, że mimo, że są te niedobory, to dzisiaj już wiadomo, że w ciągu roku muszą być robione uzupełnienia w tych obszarach. Ale jedno też musimy wiedzieć, że przenoszenie pieniędzy pomiędzy różnymi działami na obszar czy obszarami spowoduje również zwiększenie już tak istniejących niedoborów. Jeżeli budżet istnieje, pozwoli, wpływy będą większe niż może oczekujemy, jest przygotowana lista zadań, które oczekują na realizację i na pewno będą w jakiś sposób realizowane. Natomiast ważną rzeczą jest tutaj, że mimo niedoborów w planach wydatkach są rezerwy celowe, co również budżet zapewnia tworzone obligatoryjnie i jeżeli patrzeć na przykład na obszar samej edukacji, niedobór 28 milionów, również jest rezerwa celowa na zadania światowe w kwocie 15 milionów, a więc ten niedobór w wydatkach bieżących jest znacznie mniejszy. Ja będę wymieniał tego po kolei, bo Państwo macie budżet, wszyscy to przeglądaliście, wszyscy to wiemy. Co istotne jest w tym budżecie, że prezydent pokazuje niedobory na dzień dzisiejszy i o których wiemy, że one są i że one wystąpią w 2013 roku i na które i tak będą musiały być przeznaczone środki. I przenoszenie, tak jak powiedziałem przedtem, przenoszenie pieniędzy dzisiaj z różnych działów, z jednego, z drugiego działu spowodować może jeszcze powstanie następnych niedoborów. Szanowni Państwo Radni, ja powiem jedno jeszcze, że wszystko można powiedzieć o tym budżecie, ale na pewno nie to, że zaspokaja wszystkie potrzeby. Po prostu jest wyważony, spokojny na miarę dnia dzisiejszego. I dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo radni, zwracam się do Pani Agaty Bakary, chcecie wygłosić opinię? Nie, w związku z tym, Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Radny, uprzejmie proszę się zapisywać do głosu. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Kośmigę. Machałem ręką, a Pan Birek naciskał i pokazał, że Pana nie było rzeczy. Ale proszę Państwa, dyskusja budżetowa zawsze jest dyskusją o tym, co by się chciało, a co by się mogło. Ja pewnie odwrócę tę dyskusję i przedstawię działania, które podjęliśmy, czy podejmujemy, czy mam nadzieję, będziemy podejmowali, żeby było co dzielić. Bo to są najtrudniejsze rzeczy, najczęściej mówimy, na co brakuje. Przypomnę, że dzięki działaniu różnych rady, także naszego klubu Platformy Obywatelskiej, udało się w jakiś sposób zmniejszyć koszty i wydatki. W związku z grupą energetyczną płacimy mniej za energię. W związku z grupą ubezpieczeniową płacimy mniej za ubezpieczenie. W związku z działaniami w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym mniej jest wydawanych pieniędzy na, albo inaczej, mniej kosztują bilety, które były przeznaczone dotychczas dla rodziny, a zrezygnowano z tego. Myślę, że to uchwałą, to żeśmy przegłosowali parę miesięcy temu, takie coś zrobiliśmy. Podjęliśmy działanie w zakresie zwiększenia ilości osób płacących podatek. Może nie od razu to przynosi efekty, ale prędzej czy później efekty będzie podnosi. Podjęliśmy działanie w sprawie uszczelnienia podatku CIT. Co też być może nie od razu, ale przy udziale Izby Skarbowej prędzej czy później powinno przynieść efekt. Podjęliśmy działania, niektórzy to krytykują, ale mające na celu podniesienie podatku od nieruchomości, a także z tego, co słyszeliśmy, to jest znaczne uszczelnianie tego podatku. W sprawie biletów jedno działanie już mówiłem, ale także podnoszenie cen biletów też miało na celu zwiększenie dochodów budżetu z tego tytułu, przy czym te bilety jednorazowe, które podnosiliśmy, były na poziomie nie wyższym niż w większości metropolii.
Podjęliśmy działania w zakresie mienia. Dzisiaj będziemy próbowali odbyć pierwsze czytanie uchwały tak zwanej doterminowej, która też parę, dobrych parę milionów w danym roku, a kilkanaście, jak i kilkadziesiąt w całym cyklu działania powinna przyjąć. Wycofaliśmy się z części zadań inwestycyjnych, co do których no, nie było szans na ich sfinansowanie. Dotknę tylko zadania, które mnie w jakiś sposób dotyczyło, to znaczy budowy Centrum Edukacyjnego na Klinach, które chcemy robić, ale nie teraz, kiedy nie ma na to pieniędzy. Poszukujemy środków zewnętrznych. Widzę Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, wizyta ministra, który nam przedstawił pewne możliwości, które tutaj są. Różne działania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje sportowe czy ochrony środowiska właśnie zewnętrzne. Myślę, że to jest po to, żeby pokazać, że budżet ma dwie strony. Nie wystarczy krzyczeć na co dać, ale też trzeba się zastanowić skąd wziąć. I myślę, że podrzucenie tej sytuacji trochę zmienia optykę. Pan przewodniczący Stachowiec mówił o priorytetach. Ja je przypomnę. Dzielnice, w których uważamy, że powinniśmy trochę dodać dzielnicom, zarówno na zadanie priorytetowe, jak i na kładki asfaltowe. Kultura, tu była mowa dość szeroko. Innowacje, też była mowa dość szeroko. Projekt Nowa Huta Przyszłości, projekt, który w przyszłości będzie kołem zamachowym rozwoju Kraszowa. O żłobkach była mowa, o grantach była mowa. Nawet o takiej symbolicznej rzeczy, jak właśnie ten popiec Piłsudskiego, o którym pan radny Stawowy mówił. Znaczy próbujemy na perspektywę finansową do końca tej kadencji patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony patrzeć skąd w przyszłości, bliższej lub dalszej można dodatkowe środki brać, a wtedy dopiero mówić na co one mają być przeznaczone. Nie wystarczy krzyczeć, bo z krzyku jeszcze pieniędzy nie. Stąd jakby moje wystąpienie, które właśnie w ten sposób jakby starałem się przekazać. Po pierwsze mówimy o tym, że potrzeba myśleć o zwiększaniu dochodów, o korygowaniu tych wydatków, które są, robieniu oszczędności. A potem można mówić, na co to się wydaje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Bilarski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, kilka uwag chciałbym zgłosić dotyczących tego projektu budżetu. Pierwsza rzecz, no faktycznie wydaje się, że ten budżet jest bardzo, chociaż największy, bardzo ubogi w sensie ilości realizowanych zadań. Jest to oczywiście konsekwencja lat ubiegłych i zadłużania się Krakowa. I teraz niestety musimy spłacać kredyty, więc nie możemy prowadzić aktywniejszą politykę inwestycyjną. Czyli budżet nie jest budżetem oderwanym od lat ubiegłych, ale jego po prostu konsekwencja. Natomiast faktycznie istotne jest również to, żeby nie tylko wymieniać, jak niektórzy litami swoich oczekiwań, że trzeba wszystkie te dziedziny poprawiać i można tych dziedzin, tak jak powiedziałem, zmienić bardzo dużo, całą litanię. Natomiast też trzeba myśleć o tym, w jaki sposób są znaleźć środki na zaspokojenie takich swoich postulatów, zadań czy wniosków do budżetu. Myślę, że to jest dobrze, jak powie co. Myślę, że należy przede wszystkim sprawdzić, jaka jest ściągalność i podatków, i opłat. Też ostatnio miałem taki sygnał dotyczący udziału Skarbu Miasta, że jeden z zainteresowanych inwestorów chciał kupić działkę sąsiadującą ze swoją, że prowadził działalność gospodarczą. Oczywiście przeprowadzono całą procedurę. Ostatecznie po kilku miesiącach zaproponowano konkretną cenę, która nie została przez niego przyjęta, ale zdecydował się na wydzierżawienie jako tańszą dla siebie propozycję. Po czym ze zdumieniem okazało się, że ta procedura musi trwać po raz kolejny ileś tam miesięcy i ostatecznie ten inwestor wycofał się, miasto nie skorzystało. Natomiast wydaje się jakby oczywiste, że coś, co jest dalej zaawansowane, czyli sprzedaż, nie ma konieczności przeprowadzenia kolejnej kilkumiesięcznej procedury, jeśli chodzi o to samo działkę dotyczącą oddziela. A więc na pewno rezerwy w urzędzie miasta i w tych procedurach istnieją i tutaj też trzeba je wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o już sprawy konkretnych działań, konkretnych zadań, to ja też na Komisji Budżetowej mówiłem o tym wczoraj, ale dzisiaj powtórzę.
Mianowicie jest szereg zadań budżetowych, które są zadaniami z pozwoleniami na budowę i nie są wpisywane do budżetu miasta Krakowa. Mówię w kontekście uchwały jeszcze z poprzedniej kadencji przy budowie dróg lokalnych, które Rada Miasta Krakowa przyjęła już z harmonogramem. Tam było bodajże około 100 ulic. To było przygotowane łącznie z kitem, bo dotyczyło tych ulic, które już mają dokumentację, a niektóre z nich mają już pozwolenie na budowę. Chodziło o to, by zagospodarować już te dokumentacje, które zostały wykonane z pieniędzy też publicznych, czyli z rad dzielnic, bądź też z pieniędzy inwestorów, aby one nie zostały te pieniądze i te dokumentacje zmarnowane. Rzeczywiście prezydent z dość dużą konsekwencją nie realizuje tej uchwały Rady Miasta Krakowa, nie realizuje tego harmonogramu, który został przyjęty. I tutaj posłużyłem się i przykładem jednej z ulic, ulica Machaniec, która była już 3 lata w budżecie miasta, w latach 2007-2008-2009. W wieloletniej prognozie finansowej była zaplanowana w zeszłym roku na rozpoczęcie realizacji w 2014, a teraz mamy propozycję 2018. Natomiast też kolega zwraca na to uwagę, że są zadania w tym budżecie, choćby takie, gdzie są zapisane spore środki na wykupowanie czy pozyskiwanie terenów pod inwestycje komunikacyjne dla tych inwestycji, które nie mają gotowej dokumentacji. Więc no, jest to o tyle dziwne, tak jak powiedziałem, jedne z ulic mają pozwolenie na budowę, nie znalazły się w budżecie, a ich realizacja jest przesuwana o kolejne lata, a z drugiej strony są zapisane zadania, gdzie są rezerwy finansowe na zadania, na których nie ma pozwoleń, na które nie ma dokumentów. Teraz to proszę Państwa, czy nie? Dobrze, ja może jeszcze to wykończę, bo to jest tylko kilka takich wniosków do tej dyskusji, natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w tym budżecie są zapisane zadania do realizacji, jeśli zostaną pozyskane środki. I to w tej części budżetu, w części numer 1, na stronie 101 jest wiele inwestycji, które, jak rozumiem, będą realizowane, jeśli zostaną w trakcie roku pozyskane środki. I to też dla mnie jest jakaś dziwna sytuacja, że jest stworzona lista rankingowa, gdzie na przykład wpisano zadanie rozbudowa i modernizacja osy Chwolna za ponad 10 milionów złotych. I jak rozumiem, proszę kończyć. Jak rozumiem, jest to pewnego rodzaju lista, która ma pierwszeństwo do realizacji. Czy też inwestycje dotyczące szpitala imienia Żerowskiego, gdzie choćby dzisiaj klasa donosi, wykazano pewne nieprawidłowości, wydano ponad 2 miliony złotych na rzecz, którą nie wiadomo, czemu ma służyć. Tu też widzę, że dwa zadania... Bardzo proszę. Bardzo proszę, może proszę potraktować to jako wystąpienie klubowe, wtedy czas jest nieograniczony. Pani Renata, to teraz ja będzie występowała. Dobrze, to ja w takim razie nie będę się sprzeczał i oddam głos koleżance. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Renata. Proszę o przestrzeganie czasu, ponieważ to nas rozbija. Przepraszam, Pan Paweł Węgrzy, przepraszam. Pani Renata, to jest zapisane do czasu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym wzmocnić tutaj głos moich przedmówców, Przewodniczącego Klubu i Przewodniczącego Rady w sprawie postulatu, który zgłosimy do tego budżetu, aby wzmocnić zadania związane z działaniami prorozwojowymi i proinnowacyjnymi. Otóż no, chciałbym wszystkich Państwa przekonać, że my jako Rada musimy dbać o to, żeby nawet w tak trudnej sytuacji budżetowej część środków przeznaczać na działania z myślą o przyszłości. Dlaczego my jako Rada musimy o to dbać? Dlatego, że dużo trudniej jest o to zadbać dyrektorom wydziałów czy też władzy wykonawczej. Dlatego, że większość tych zadań, jeżeli nie wszystkie, to są zadania fakultatywne. Wobec tego bardzo trudno jest panom dyrektorom, czy panią dyrektor zgłaszać postulaty wprowadzania rozsądnych zadań, które nie są zadaniami obligatoryjnymi w sytuacji, gdy dodatkowe nie starcza środków w budżecie. Dlatego my świadomie jako Rada musimy część naszych środków przeznaczać na tego rodzaju działania.
Z prezentacji, którą przedstawił pan skarbnik, widać, że w tych wskaźnikach, które świadczą o jakości życia w naszym mieście, no trochę odbiegamy od miast polskich, z którymi się porównujemy. Krakowianie mniej zarabiają, co widać było na slajdzie, który przedstawiał dochody miasta na jednego mieszkańca. Mniej inwestujemy niż inne miasta, ze względu na naszą sytuację, z tego tworzymy mniej pracy. No na szczęście poprawiły się wskaźniki dotyczące inwestycji zewnętrznych w Krakowie. No i naszym atutem oczywiście jest tradycja, kultura, atrakcje w naszym mieście, które prawda, zachęcają tutaj do osiedlania się ludzi czy do zostawania w Krakowie. Natomiast no, musimy tutaj podjąć szereg działań, które są w naszych możliwościach, aby działać na rzecz lepszego rozwoju gospodarczego i podnoszenia standardów życia w Krakowie. No i te najważniejsze projekty, które tutaj były wymienione, to oczywiście duży projekt Nowa Huta Przyszłości, który w ciągu najbliższych 5-10 lat może wygenerować inwestycje rzędu setek milionów, a miejmy nadzieję, że może paru miliardów złotych. Oczywiście wymaga to szerokiej tutaj współpracy miasta z innymi partnerami. To są żłobki. Jeden z najważniejszych instrumentów, żeby zatrzymywać młodych ludzi, którzy przyjechali do Krakowa, żeby studiować, zdobyli tutaj pracę i no, dla nich tutaj ta sprawa jest sprawą najważniejszą, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, czy związać się na stałe życiowo z Krakowem. Promocja zewnętrzna studiowania w Krakowie to niezwykle ważna rzecz. Szkoda, że tutaj nie możemy przeznaczyć na to większych środków, dlatego że to dzięki studentom poprawiły nam się wskaźniki demograficzne. Też mamy tutaj więcej wysoko kwalifikowanej kadry, no i przede wszystkim młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą w naszym mieście robić karierę. Współpraca z uczelniami. Znaczy, uczelnie często postrzegamy tylko jako instytucje edukacyjne, natomiast są to najwięksi pracodawcy, nie tylko w Krakowie, ale w ogóle w Małopolsce. Są to też jedne z najbardziej majętnych instytucji. No i skończę tą uwagą. No. Jedna z rezolucji zaproponowanych przez radnych dzisiaj dotyczy budowy szpitala. Otóż pytanie, czy Uniwersytet Jagielloński zainwestuje w najbliższych latach ponad miliard złotych, czy nie zainwestuje, jest ważnym pytaniem gospodarczym Krakowa. Jeżeli zainwestuje, to to wykreuje mnóstwo miejsc pracy, popyt na różne tutaj dobra. Także uczelnie to nie tylko instytucje edukacyjne, to także ważne instytucje do rozwoju. Bardzo dziękuję. Panie Radny, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja tylko już nie będę się odnosić oczywiście do tych słów, które zostały wypowiedziane. Z oświaty jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że w pisemnej działalności jest bardzo mała kwota zapisana na kolonie owoców oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Prawie 50% zostały obcięte koszty. Mieliśmy tutaj w ubiegłym roku 100 tysięcy przede wszystkim na sektor jednostek finansów publicznych. Przeznaczony w tym roku jest tylko 50 tysięcy, więc obawiam się bardzo poważnie o dotacje, jeśli chodzi o wypoczynek dzieci i młodzieży. I chciałam zwrócić uwagę, że na Muzeum tutaj siedzimy kultury. Bardzo dokładnie sobie przeanalizowałam po Komisji Kultury budżet Muzeum Historii i Fotografii. I niestety z przykrością muszę potwierdzić jednak te słowa, które powiedziałam, że jest to najbardziej poszkodowane muzeum, prawie 17,5% w stosunku do innych jednostek muzealnych ma obniżone dotowanie w tym roku. Gdzie pozostałe jednostki muzealne mają na granicy 2% obniżonej dotacji bądź utrzymują na poziomie zerowym. I bardzo by mi zależało, żeby jednak uzupełnić tą kwotę dla Muzeum Historii i Fotografii, a to jest kwota około 240 tysięcy w budżecie miasta, więc myślę, że to jest taka kwota, którą jeszcze miasto może utrzymać.
Reszta nie będę powtarzać, bo zostały powiedziane. Na bieżąco odnoszę się do oświaty, opieki, wychowania. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Kabranek, proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Panie i Panowie Radni. Ten budżet, tak jak każdy inny budżet, jest pewnego rodzaju planem. Jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami i możliwościami spełnienia tych oczekiwań. W moim mniemaniu ten kompromis jest stosunkowo dobry. Dlaczego stosunkowo dobry? Dlatego, bo nikt z tego kompromisu tak naprawdę do końca nie jest zadowolony. A kompromis jest wtedy dobry, kiedy żadna strona z niego nie jest do końca zadowolona. Proszę Państwa, ten budżet moim zdaniem jest najbardziej realistycznym budżetem ostatnich lat. To znaczy poprzednie budżety, przy których miałem okazję i możliwości pracować, były budżetami w moim mniemaniu dosyć optymistycznymi. Ten budżet jest budżetem realistycznym. To znaczy pokazuje możliwości miasta i możliwości spełnienia tych możliwości. Oczywiście, że w tym budżecie w wielu działach znajdują się braki. Brakuje na kulturę, brakuje na edukację, brakuje na infrastrukturę drogową, ale to jest po prostu podyktowane możliwościami, jakie na dzień dzisiejszy miasto Kraków posiada. Proszę też zwrócić uwagę, bo tutaj przedstawiciele klubu PiS zarzucają, że Platforma podjęła podwyżki, że działa wbrew mieszkańcom. Proszę sobie policzyć, jakie byłyby braki w tym budżecie, gdyby tych podwyżek, które są złem, ale niestety złem koniecznym, nie byłoby. Te braki byłyby tak mniej więcej w niektórych działach trzykrotnie większe w stosunku do tego, w stosunku do tych, które są obecne. Jest jeden pozytyw tego budżetu, który mnie osobiście się bardzo podoba i o który tak naprawdę my jako Platforma i jako radni apelowaliśmy od wielu miesięcy i od dłuższego czasu. Znaczy w tym budżecie są cięte wydatki bieżące jednostek. Czyli to pokazuje, że ten budżet jest skonstruowany nie tylko w ten sposób, że obciążamy Krakowian podwyżkami, ale również pan prezydent poszedł, jak to się mówi, po rozum do głowy i przeprowadza oszczędności we własnym urzędzie, we własnych jednostkach. Tak należy postępować w czasach kryzysowych. To znaczy niestety zmuszeni jesteśmy podnieść to, co jesteśmy zmuszeni podnieść, ale równocześnie szukamy oszczędności w tym, czym dysponujemy. Można się oczywiście przeciwstawiać temu budżetowi, można narzekać absolutnie na wszystko. Najlepiej robić to w sposób niemerytoryczny, tak jak tutaj przed chwilą z ust kolegi z PiS-u padło stwierdzenie, że brakuje na filharmonię. Ja przypominam kolegom z PiS-u, że filharmonia nie jest jednostką miejską, nie jest utrzymywana przez miasto, ale znacznie trudniej jest podejmować decyzje odpowiedzialne i jeszcze podejmować decyzje, które będą ważyły na przyszłości. Moim zdaniem ten budżet jest stosunkowo dobrym budżetem na stosunkowo trudne czasy, w których nam przyszło żyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Prosimy pana Sonika. Szanowni Państwo, teraz to, co powiem, to może się nikomu nie narażę. Mój przedmówca mówił, że kompromis jest dobry, ponieważ nikt nie jest zadowolony. Ja chciałbym zgłosić pomysł, że ktoś wcześniej go miał, aby wszyscy byli zadowoleni. Otóż sytuacja oczywiście jest taka, że pan prezydent ustawia priorytety swoje działki, rzeczy, które chce zrealizować. Oczywiście są radni, którzy, tak jak każdy z nas, widzi inaczej tę sprawę. Jedna i druga strona chce dobrze dla miasta, tylko te priorytety widzi w niektórych miejscach inaczej. I uniknęliśmy z tym pomysł na końcu powód sporu i wielu przemówień i takiego szarpania się, boksowania, to może co dodać, ująć. Jeżeli może to prawo można by było zapisać, ale takie niepisane prawo, że pan prezydent oddaje Radzie Miasta powiedzmy 1,5% budżetu, który jest. Całej Radzie, nie jednemu klubowi, tylko całej Radzie. I w związku z tym każdy wie mniej więcej, ile ma w cudzysłowie do dyspozycji.
umawia się dwie okręgami, nie wiem, grupami i wprowadza poprawki i wtedy nie będzie musiał coś wypowiadać drugiemu, że na to jest, a na to nie ma, tylko w miarę swoich myśli i swojej realizacji będzie mógł to przedstawić, zrealizować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Dorosław, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chciałem powiedzieć trochę o tej sferze, którą w Radzie Miasta się zajmuje, czyli sferą kultury. Bo muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem projekt tego budżetu, to trochę mnie wstrząsnęło. Te braki wyraźnie zauważalne w sferze szczególnie dotyczące instytucji kultury. No są rzeczywiście takie bardzo niepokojące. Ten projekt budżetu jest bardzo trudny, dlatego bardzo istotne jest to, o czym wspominał Pan Przewodniczący Klubu Platformy, Pan Grzegorz Stawowy, o tym, że Platforma będzie jednak chciała w pewien sposób te niedoszacowania uzupełniać. Będziemy chcieli instytucje wspomnieć. Oczywiście nie będą to takie kwoty, które będą rzeczywiście odzwierciedlać możliwości. Natomiast istotne jest to, aby jednak wskazać te priorytety, bo kultura powinna być naszym priorytetem, moim zdaniem, przede wszystkim. Będziemy też chcieli uzupełnić te niedobory w sferze pieniędzy dla organizacji pozarządowych, czyli wesprzeć konkursy grantowe w sferze kultury, bo to jest ta działka, która obok instytucji jest sferą bardzo kulturotwórczą i daje miastu i jego mieszkańcom sporo pociechy. Znajdą się też, myślę, pieniądze na sprawy związane z remontami, może też w kwotach niewystarczających, bo tych pieniędzy zawsze w tej dziedzinie remontu w instytucji brakuje, ale chcielibyśmy, aby tutaj też zaznaczyć pewne priorytety. O bibliotekach też była mowa. To są instytucje, które ustawowo nie mogą zarabiać, więc one tych swoich niedoborów nie mogą w żaden sposób uzupełniać, dlatego nasza interwencja będzie tu bardzo, bardzo istotna. No i o jeszcze jednej rzeczy chciałem wspomnieć, to jest ochrona zabytków. Toczy się teraz dyskusja w parlamencie na temat pieniędzy na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków Krakowa, czyli fundusz w Kancelarii Prezydenta. Są zakusy innych miast, aby te pieniądze miastu Kraków odebrać, albo je podzielić. To są pieniądze w kwotach dosyć istotnych, bo to jest 42 miliony złotych na rok. Natomiast my jako gmina też musimy wskazywać włączanie się w rewaloryzację zabytków i ten punkt został zachowany w naszym budżecie. Jest to kwota ponad 1 000 000 złotych na remont kamienic. Zresztą Państwo, jak przechodzicie drogą królewską rynkę, możecie efekty tych naszych zabiegów zobaczyć, bo są one bardzo istotne, przy oczywiście partycypacji właścicielskiej. I to jest bardzo ważna rzecz. Cieszę się, że mimo tak bardzo ciężkich czasów udało się te pieniądze w budżecie zachować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Kosior Adwokat się zgłosił do wypowiedzi na Pana Parada. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, dziękuję Panu Przewodniczącemu Hadarkowi. Proszę przyjąć moje przeprosiny za tą pomyłkę. Mam dokładnie historię domu akcji katowickiej księcia kardynała Stefana Cechiego. Wiem, jak został wybudowany. Ma tą narrację. To jest czołg, to nie mówi, ale każdy się nie mówi. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pani Kaparada, proszę. Pani Przewodnicząca,
prezydent, szanowni państwo. Ten budżet jest budżetem karzącym za nieposłuszeństwo dyrektorów MDK-ów i szkół, w których nie zlikwidowano stołówek. I to nie jest żart, tak faktycznie jest. Skoro nie udało się wymóc na dyrektorach i społecznościach młodzieżowych domów kultury, żeby przestali być młodzieżowymi domami kultury, a stali się po prostu ośrodkami domami kultury, no to budżet został skrojony tak, żeby faktycznie mieli teraz bardzo poważne problemy i będą je mieli. A te problemy to nie będą problemami ludzi dorosłych, dyrektorów, nauczycieli, trenerów, instruktorów, tylko to będą problemami dzieci, które nie będą mogły realizować odpowiedniej liczby zajęć, bo oferta będzie bardzo okrojona. Zostały karane również szkoły, które nie zlikwidowały stołówek. Dotąd cięcia będą postępować. Jest taka zapowiedź, jest jasna wypowiedź pani prezydent, nawet na wczorajszej Komisji Edukacji, dopóki dyrektorzy tych szkół nie podporządkują się i nie zostaną zlikwidowane stołówki, bo to są oszczędności. To są oszczędności finansowe. To jakie to ma skutki dla dzieci, to rzecz zupełnie inna. Chcę tylko powiedzieć do tych MDK-ów jeszcze jedno słowo, że analizując budżety domów kultury, to można było powiedzieć przewrotnie, że dobrze się stało, że młodzieżowe domy kultury nie stały się tymi instytucjami, bo ich budżety są jeszcze mniejsze. Więc zupełnie nie rozumiem tych zapowiedzi, że jeżeli by były w zmienionej formie tej wprowadzone jako domy kultury, to miałyby się świetnie. No, okazuje się, że świetnie by się absolutnie nie miały. Analizowałam również budżety szkół i okazuje się, że tu szkoły są różnie traktowane. W większości licea ogólnokształcące mają niewielkie bądź większe zwyżki budżetów. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, tak dobrze już nie jest, o przedszkola wręcz jest bardzo kiepsko, ale jest rzecz, która mnie szczególnie niepokoi, ponieważ budżety szkół zawodowych w większości pomniejszone, nie wiem jak dadzą sobie radę, realizując to, co jest najnowsze, czyli reformę szkolnictwa zawodowego. Ta reforma wymaga, żeby szkoły zawodowe były odpowiednio zaopatrzone w zupełnie nowe pomoce, powiedzmy w ten sposób, warsztaty, pomocy i tak dalej. No nie ma szansy, żeby przy tych budżetach faktycznie dostosować się do wymagań reformy ogólnopolskiej. Jest to niepokojące. I tak delikatnie, zupełnie jak na mnie, mówiąc o zintegrowanym systemie zarządzania oświatą, jeżeli ma istnieć dalej, to naprawdę wypadałoby się jednak zastanowić nad wydawaniem pieniędzy na przykład na asystę. Można szukać gdzie indziej pieniędzy, to wielokrotnie mówiliśmy, inaczej organizować taniej serwerownie i obsługę. No, można było inaczej w ogóle układać oczywiście program. Tu jest wiele znaków zapytania i naprawdę możliwości oszczędności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze ja się zapisałam do głosu i bardzo się cieszę właściwie, że mój głos jest zapisany po pani Barbarze Nowak, ponieważ wreszcie moja gotowość będzie ograniczyła, czy właściwie tak pokrążała parę cytatów. Mianowicie taki podstawowy to jest taki, że bardzo trudno jest zjeść ciastko i zarazem je mieć. W związku z tym, Szanowni Państwo, kiedy Margaret Thatcher obejmowała władzę i rządy, zaczęła od tego, że zaczęła porządkować i oszczędzać. W związku z tym przypominam, że pani Basia, moja koleżanka radna, kiedy była sprawa dotycząca porządkowania sieci szkół i tak powiem wygaszania czy likwidowania tych, które są źle prowadzone, bardzo drogie i tak dalej, okazało się, że część z nas nie zezwoliła na to, żebyśmy robili porządki. Ergo, proszę czytać, trudno zjeść ciastko i mieć ciastko. W związku z tym trudno oszczędzać i porządkować, jeżeli ciągle będziemy nie chcieli niczego zrobić, co nam nie przysporzy głosów. Szanowni Państwo, następny cytat. Wielki Fryderyk Bastiat, ekonomista francuski, powiedział w takiej pięknej swojej książce, którą polecam wszystkim na tej sali,
co widać i czego nie widać. W niektórych wypadkach trzeba zrobić drastyczne ograniczenia i posunięcia po to, żeby za jakiś czas w perspektywie, nie tylko w perspektywie naszych wyborów, ale w perspektywie istnienia takiej struktury jak miasto i państwo, można było powiedzieć, że te posunięcia dawały efekty, które na początku są bolesne, ale być może później dają efekty, kiedy są uporządkowane i dają jakąś taką jasną perspektywę rozwoju. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec. Słynny Kisiel, nasz krakowski, powiedział: władza, która chce o wszystkim decydować, musi brać za wszystko odpowiedzialność. I ja myślę, że to jest właśnie też sprawa naszych ciągłych rozważań w tych sytuacjach najtrudniejszych, to znaczy budżetu. Kiedy wiemy o tym, że pewne rzeczy muszą być niepopularne i trudne, po to, żeby wyprostować miasto, żeby przestało ono posługiwać się tylko i wyłącznie na pierwszym planie deficytem, ale żeby było rozwojowe, a ten czas, który w tej chwili mamy, jest czasem trudnym. Chociaż ja cały czas stwierdzę, że kryzysy mają też ten walor oczyszczający i dobry. W czasie kryzysów można wyeliminować te rzeczy, które są bzdurne, które są nieuporządkowane i chaotyczne. W związku z tym, a to jest też bolesne. Porządkowanie jest bolesne. W związku z tym, jeżeli będziemy mówili, na co brakuje pieniędzy, to powinniśmy wiedzieć, że w pewnym wypadku trzeba dokonać rzeczy takich, które w danym momencie będą niepopularne, bolesne i przykre. Po to, żeby móc wyczyścić pole, abyśmy się mogli rozwijać dalej. Zmieściłam się w 2 minutach 26 sekundach. Ktoś jeszcze był zapisany, bardzo proszę. Proszę mi przypomnieć. Pan Paweł Ścigacki, pan Stanisław Wartość. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Prezes, Szanowni Państwo Radni. Ja ubolewam tylko nad tym, że w tym projekcie budżetu praktycznie nie znalazły się pieniądze na rozwój infrastruktury rowerowej w Krakowie, o którą walczyliśmy i rok temu, dwa lata temu. Sami Państwo widzicie, że w kontekście z rozwoju i komunikacji alternatywnej w Krakowie, komunikacji miejskiej, stanu powietrza, właściwie powinniśmy właśnie tą infrastrukturę rowerową rozwijać. Ja mam nadzieję, że ewentualnie w autopoprawce prezydenta jakieś kwoty się znajdą na rozwijanie właśnie infrastruktury rowerowej, bo dla wielu ludzi jest to no właściwie jedyny środek transportu, wiele ludzi w Krakowie też z tego korzysta, ta grupa osób z każdym rokiem wzrasta i myślę, że oczywiście ważne są te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w kontekście budżetu i kultura, i drogi, i edukacja, ale to też są sprawy, które dla wielu mieszkańców Krakowa są bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Rachno, bardzo proszę. Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. No tak słucham, co Państwo mówią. Nakładki asfaltowe, boiska sportowe, hale sportowe, kultura, drogi dla rowerów. Wspaniale. A ja pytam, gdzie jest problem mieszkaniowy w Krakowie, załatwiony. Jakoś wyjątkowo nie słyszę rzeczy, które są podstawowe. Ja już napisałem, pozwolę sobie napisać takie stwierdzenie, że mieszkanie jest jakby największym dobrem dla każdego z nas. Ono jest od prawie urodzenia do śmierci, jest jedynym dobrem, bo inne można zmieniać, samochody i inne, że tak powiem, dobra. W związku z tym pytam, gdzie w budżecie jest pewna filozofia, która mówi, że w Krakowie istnieją zasadnicze potrzeby mieszkaniowe. I nie mówię tutaj, że jako niedawno szef Komisji Mieszkaniowej, bo Komisja Mieszkaniowa jeszcze nie opiniowała budżetu, będzie dopiero to robiła w poniedziałek, to też mówię jako radny, jako mieszkaniec tego Krakowa, jako radny, do którego przychodzą ludzie. I proszę mi powiedzieć jako radny, co mam ludziom powiedzieć, jeżeli tutaj już powiem przysłowiowa osoba jest ma trójka dzieci, jest wyrzucana, bo nie zapłaciła 30 tysięcy i nie ma się gdzie znaleźć, a słucha jak radni mówią, że trzeba nakładki asfaltowe na to pieniądze przeznaczyć, trzeba na kulturę po prostu zacząć. Wszystko jest w porządku, ale gdzie jest jakaś hierarchia wartości? My jesteśmy po prostu powołani, to jest moje powołanie, że my mamy służyć obywatelom, mieszkańcom, ale tym, którzy najbardziej potrzebują w pierwszej kolejności. I środki finansowe powinny iść w tym kierunku najpierw, a nie po prostu bawić się, przepraszam, przysłowiowe igrzyska. To jest moje zdanie oczywiście. Odnośnie komisji, odnośnie spraw mieszkaniowych, to powiem tak. No generalnie wszędzie są zmniejszenia, prawda? Bo proszę zobaczyć, w gospodarce w tym dziale 700, gdzie na 1 stycznia 2012 przyjęto 192 miliony, więc ogólnie na 30 września przyjęto 206 milionów, a w tym po prostu roku mamy tylko 159, więc jest
kwota znacznie mniejsza w stosunku do roku 2012, a my wszyscy jakby jesteśmy przekonani, że potrzeby mieszkaniowe są znaczne i trzeba było zwiększyć procentowo udział finansowy do budżetu na stosunku do 2012, a jeszcze radykalnie po prostu zmniejszać. Już jest podobna sytuacja w wydatkach bieżących, oczywiście można analizować, które należy wydatki bieżące w dziale 700 po prostu zmniejszyć, ale jest tak samo. Jest kwota przyjęta 135 milionów, na 1 stycznia 2012 było 162, na 30 września było 170 milionów, więc jest znaczne zmniejszenie. Również w wydatkach majątkowych. Proszę bardzo, 30 milionów 21 było na 1 stycznia, 35 milionów na 30 września, a w budżecie mamy teraz 23 miliony, co daje 78,64%. Proszę Państwa, wydaje mi się, że w tym budżecie nie ma załatwionej sprawy najważniejszej. Ja też jeżdżę na rowerze, chciałbym, żeby wszystkie były drogi rowerowe zrobione, ale przecież tutaj jest tragedia ludzka i to jest parę, co najmniej, no nie wiem, prawie 3000 oczekujących i za każdą osobą to są matki mające własne dzieci i oni dzisiaj jest zima, nie mają gdzie mieszkać. Rzeczywiście, że przepisy są jednoznaczne, nie płaciła pani po prostu, przepraszam, kwoty za czynsz, jest pani obciążona, proszę wyrzucać, ale nie może być tak, że urzędnik, przepraszam, że to powtórzę, cytuję to oczywiście, za osobą, że nie może być urzędnik, który jej mówi, bo ona przyszła spłakana, ona mówi, jak pani nie zapłaci, to pani odbierzemy dzieci, które ma jako rodzina zastępcza. No to przecież to jest nie w porządku co najmniej. Przepraszam, powtarzam słowa tej pani, która przekazała mi na posłudze, że takie rzeczy usłyszała, a przyszła z prośbą o umożliwienie kontaktu z urzędnikiem, ponieważ jest w sytuacji takiej, że ma pieniądze do zapłacenia, ale ma córkę, jest rodziną, matką zastępczą, ma córkę, dzieci, co ona ma zrobić na ulicy, kiedy idzie zima. Proszę Państwa, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że żebyśmy mieli pewną wrażliwość na rzeczy, które są ważne i mniej ważne. Jeżeli dzielimy ten duży chleb, który jest tam w granicach 3,5 miliarda, powiedzmy, bo mówiąc ogólnie o budżecie, to musimy się zastanowić, czy właściwie ten chleb dzielimy i tylko tyle. Czy dzielimy to dla potrzeb po prostu tych mieszkańców, którzy mają naprawdę duże kłopoty i nie z naszej winy. I tutaj się oczywiście można spierać, że to jest ich problem, bo każdy sobie w życiu poradzić, ale twierdzę, że nie wszyscy są w stanie sobie poradzić, a w związku z tym mają problemy często niezawinione, tak jak na przykład lokatorzy z kamienic prywatnych i nie tylko. Po prostu oni nie mają pieniędzy, mają problemy, jesteśmy po to, żeby im pomóc, czyli jakby przeznaczyć znacznie większe kwoty na zaspokojenie ich potrzeb, bo to jest taka sama, a nawet większa potrzeba niż rowerzysty, który chce przejechać rowerem przez kraj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ten sposób zakończyliśmy. O, jeszcze ten Marcin Szymański. Proszę też. Pan prezydent. Pan prezydent, tak pan zwrócił uwagę na dziurę w budżecie w zakresie mieszkaniowym i wskazał na konkretne przypadki osób, które, jak powiedział, proszę sobie ustawić mikrofonę. Ponoszą konsekwencje, wskazał na konkretne osoby, które ponoszą konsekwencje za skutki przez siły zawinione. Tak? Pan radny Ścigalski zwrócił uwagę na braki zapisów budżetowych dotyczących konieczności czy potrzeby budowania ścieżek rowerowych. I nie pamiętam, czy pan radny Rakwał przytoczył liczbę 3000 osób, które czekają na potrzebne zapisy. Rowerzystów jest pewnie jeszcze więcej, jak powiem, którzy chcieliby jeździć na ścieżkę rowerową. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że brakuje w budżecie na 2013 rok według mnie bardzo potrzebnego, mocnego akcentu na kwestie, która dotyczy wszystkich transportowych, to znaczy czystości powietrza, likwidacji smogu, walki z zanieczyszczeniami. I to nie jest pretensja do pana Felnika, który tego nie zadał, trudno się mu dziwić. Jest to z pewnością skutek braku programów, które powinny otwierać możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz i zabezpieczenia ze strony budżetu Krakowa pieniędzy na
wkład własny. Jeśli ja rozumiem, że mieszkańcy, którzy mają problem z brakiem ścieżek rowerowych, a szczególnie ci, którzy cierpią z powodu roków mieszkaniowych, są namacalnym dowodem kryzysu i kłopotów. Natomiast proszę nie doceniać skutków zdrowotnych dla nas wszystkich z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza. To chyba wszystko, jeśli się jasno wyraziłem. Dziękuję bardzo. Pani Marta Papena, bardzo proszę. Przepraszam, bo tak muszę wejść w rolę. Chciałam powiedzieć o tym sprawach. O sprawie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138, której budowę wnioskuje mój klub. Jest to szkoła w Mydlnikach. Ona może w tej chwili wydawać się peryferyjna, ale za moment ona taka nie będzie, bo tam osiedle się bardzo rozbudowuje. Dzisiaj do południa byłam w szkole, która ma 3 sale gimnastyczne, proszę Państwa, a zatem chciałam uspokoić wszystkich, których niepokoi fakt budowy sal gimnastycznych, bo to nie jest pierwsza propozycja naszego klubu, że my nie dodajemy sali gimnastycznych tam, gdzie już istnieją, tylko chcemy, aby każda szkoła miała chociaż jedną. Nie powinno być tak, że w pewnych rejonach na osiedle dzieci mają 3 sale do dyspozycji, a w innej nie mają żadnej. To jest pierwsza sprawa i druga sprawa. Ulubiony mi program budowy wybiegów dla psów w każdej dzielnicy. Chciałam Państwu przypomnieć, bo to jeszcze nie było w naszej kadencji, ani poprzedniej, że kiedy powstawał pierwszy wybieg dla psów i on jest do tej pory w dzielnicy numer 3, to ten wybieg kosztował 480 tysięcy złotych i był fundowany przez Radę Dzielnicy z ich własnych pieniędzy. Z własnych, czyli z naszych, ale z pieniędzy, które Rada miała do dyspozycji. W tej chwili te 4 wybiegi, które powstały w Krakowie, każdy z nich kosztuje 70 tysięcy i wydaje się, że jest to wystarczający komfort i wystarczające zabezpieczenie jak na potrzeby tego typu inwestycji. A zatem będę zwracać się do Państwa o poparcie znowu wprowadzenie takiego zadania do budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zaprosić? Pan radny Stawowy, pan radny Rakowa, bardzo proszę. Bo jeszcze mamy ludzi spoza rady, też chciałbym ich opuścić, ale dopiero po wyczerpaniu dyskusji. Czyli pan Stawowy, pan radny. Panie przewodniczący, panie prezydencie, pewnie jestem z trzymania miasta. Ja zrobię temat, który na co się nie zajmuje i na którym się nie dam szczegóła, ale trochę mi zmobilizowały wystąpienia dwóch radnych. Jeden, który mówi, że potrzeba dać 30 milionów na mieszkanie, i drugi, który mówi o tym, że o tym temacie się nie mówi. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest problem w tej chwili już w tysiącach rodzin, a w kilkunastu tysiącach osób. Ja sobie, oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to sprawa, która dla tej części osób, tej części mieszkańców Krakowa, jest problem najważniejszą rzeczą. Natomiast tak się zastanawiam, na co moglibyśmy wydać owe 30 milionów, gdyby one nawet były. Bo żeby wybudować osiedle komunalne, trzeba mieć buzetkę, pozwolenie na budowę, dokumentację wykonawczą, grunt uzbrojony, trzeba mieć przerwę na wykonawcę. I to wszystko trzeba mieć przygotowane. Można oczywiście kupić od deweloperów mieszkania. Oczywiście można by rzec, że średnia cena transakcyjna 7,5 tysiąca za nowe mieszkanie w Krakowie spada do 6 tysięcy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę jest to trochę sztuczna cena, dlatego że to jest kilka mieszkań bardzo tanich i dużo mieszkań w cenie między 7 a 8 tysięcy złotych. Ja sobie zdaję sprawę, że na przykład da się cenę uzyskać niższą, tylko pytanie, czy dzisiaj da się to zrobić, bo mówimy, że 30 milionów. Ja już nie pytam o to skąd, bo ja ten budżet dość dokładnie przyglądałem i na moją prośbę kilku radnych siedziało przez kilka dni nad źródłami finansowania poprawy w tym budżecie miasta i wiem, jakie kwoty znaleźli. I gdybym w tej chwili poprosił, żeby dołożył 30 milionów, to jakby dokładnie za 2 dni powiedzieli, że nie mogą komu wziąć. Ale załóżmy, że by było. To mam pytanie, jak chcecie te pieniądze wydać, żeby to miało ręce i nogi? Bo chyba, że weźmiemy najtańsze grunty w Różnicach. Nie, w Różnicach się nie mam, ale w tam miejscu, tam może tylko tam tego rodzimy. Ale weźmiemy gdzieś na klinach. Tam są działy chyba gminne jakieś i wybudujemy osiedle, które za 10 lat będzie getto. I pytamy, czy to jest kierunek, który chcemy zmierzyć.
Bo oczywiście można postawić taką tezę, jak Stanisław Barko powiedział, to jest najważniejsza rzecz. Nie, najważniejsze tylko tego są wie bardzo ważne. Modyfikacja nie ma żadnej sali gimnastycznej. To jest to, że powstała pierwsza, żeby dzieci, które chodzą tam do podstawówki i ludzie, którzy mieszkają w okolicy po lekcjach, mogli z tej sali korzystać. Przecież my te boiska dajemy chociażby to na te kilka boisk, które w tej chwili są proponowane do budżetu, nie dla siebie. Nie dajemy dla jakichś bliżej nieokreślonych kosmyków, tylko dla mieszkańców Krakowa. Wszystkich mieszkańców Krakowa. Po to dajemy te 2 miliony złotych na konkurs grantowy i na dofinansowanie programów miejskich, żeby orliki, które są wybudowane za pieniądze gminy, mogły być dostępne dla wszystkich. Ja jestem bardzo otwarty na dyskusję na temat mieszkalnictwa w Krakowie, ale mam taki duży problem. Jako szef Komisji Planowania Przestrzennego dostaję ciągle wnioski o to, co powinno być dla gminy w danym planie miejscowym. Ma zawsze kilka kółek tych wniosków i na jednej kółce leżą wnioski organizacji mieszkaniowych, które piszą o tym, żeby każdą działkę przekwalifikować na działkę pod budownictwo komunalne. Ja obserwuję tego, że nie ma takiej formuły prawnej, żeby tak zapisać i że nie każdy działka jest niedogodny. Mam drugą kółkę, gdzie piszą właściciele prywatnych działek okolicznych, że piszą, aby te działki były działkami na dopełnienie ich nieruchomości i mam trzecią kółkę, gdzie piszą ekologowie, żeby każda działka gminna była działką zieloną pod tereny rekreacyjne. W związku z powyższym mam pytanie sobie do Ciebie, bo wychodzisz tak jakby podbijasz bębenek. Jeżeli ten bębenek podbijasz, to powiedz jak i gdzie. Bo może da się, tak? Jest Jurek Sonek, jest od nas wydelegowany w sprawie mieszkaniowej. Może da się jakby na rzeczy ruszyć do przodu. Tylko nie mówmy, że trzeba wszystko 30 milionów, tylko zgodnie się gdzie i jaką systematykę tego wprowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radny Rafał, potem Pani Radna Androczy. Radnemu Przewodowi, bo rozpoczęliśmy faktycznie, a to mi chodziło. Zaczęliśmy dyskusję, że nie zastanówmy się, że są również potrzeby w branży mieszkaniowej i są to ważne, bo to są ludzkie potrzeby i dyskutujmy na temat rozwiązań na najbliższej komisji mieszkaniowej. Zapraszam. Mamy spotkanie, tu oczywiście współpracujemy wszyscy jako członkowie komisji, łącznie z panem Jurkiem. Zaprosiliśmy przedstawicieli deweloperów, zaprosiliśmy przedstawicieli prezesów spółdzielni mieszkaniowych i gminy. Chcemy podyskutować, jakie są możliwości po prostu zwiększenia puli mieszkań komunalnych. Oni mają swoje propozycje, nawet może dojdzie do spisania pewnego porozumienia, współpracy, i w wyniku którego, więc takie działania oczywiście jak najbardziej są podejmowane, ale ja jakby nie chciałem już teraz o mieszkańcy mówić, chciałem tylko zapytać, ponieważ mówimy o kulturze, ja, przepraszam bardzo, ja nie chcę kwestionować, to kolega ani ścieżek rowerowych, ani po prostu kultury, ani tych boisk, ani tych sali. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli mamy określoną pulę pieniędzy, to każdy chyba rozsądny zastanawia się, na co te pieniądze wydać. To jest, proszę Państwa, tak, ja przepraszam, obrazowo powiem, ostatnio było w internecie, w telewizji, że siedzi sobie jakiś, przepraszam, człowiek nacji po prostu nie naszej, na chodniku i jest ubogi. I co zrobił policjant, patrząc na niego? Poszedł do sklepu, proszę mi dać najdroższe buty dla niego, bo nie miał butów. Ale naprawdę chyba on butów nie potrzebował najdroższych, bo on nie wiem, czy nie był głodny. W związku z tym powiem tak, ale chcę tylko odnośnie kultury chcę powiedzieć, że oczywiście mamy też pewną pulę na sprawy kultury, no ale niektórzy dyrektorzy, po prostu dyrektorzy jednostek kultury stawiają pytanie, znaczy zgłaszają takie pytania, dlaczego ten podział na poszczególne jednostki kultury jest taki, a nie inny. Dlaczego na przykład jedne instytucje otrzymują od lat znaczne pieniądze, a inne po prostu im ciągle jakby obniża się. No przepraszam, no mają takie pytanie i ja też nie umiem odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Dlaczego jeden przykładowo teatr po prostu zawsze idzie do przodu, a drugi teatr jest zawsze w dole i taki dyrektor ma problemy, mimo że jak chodzi o pozycję na rynku kultury dla tego teatru, który ma coraz mniej pieniędzy, jest znacząca. Dziękuję. Także myślę, że porozmawiamy. Bardzo proszę Pani Radna Wojciech. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, drodzy Państwo, miałem zabierać głos w sprawie tego budżetu, bo jak nie każdy widzi, natomiast wsłuchując się tej dyskusji i co my proszę o tym po prostu poprawek, może powiedzieć, że
mamy priorytetów. I to, co kto ugra, co kto wyciągnie, jest jego. Mówcie Państwo o mieszkalnictwie, tak? I o komunalnym mieszkalnictwie. Ja Wam powiem. Miasto buduje w tej chwili bloki komunalne na ulicy Łazy w Bieżanowie. Mieszkańcy to przyjęli z godnością, co wcale nie jest łatwe. Wiecie Państwo, jakie są konflikty w tym zakresie. Ale oni za chwilę tam nie dojadą. Bo ulica Bieżanowska na tym odcinku od lat nie może wejść do budżetu. Ale w innej okolicy będzie się budowało nowy stadion, nową halę, może skatepark. To wyrwajmy dalej. I zastanawiamy się, co dla mieszkańców istotne. Dziękuję. Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Rozumiem drugie wystąpienie, bardzo proszę. Ja też, przepraszam, wydawało się. Nie, nie, ale proszę bardzo, co powiem. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, mam kilka pytań. Pierwsze to pytanie dotyczy zadania rozbudowy linii tramwajowej Lipska-Wielicka. W budżecie i w UPF-ie mamy to zadanie. Rozpoczynając w budżecie zadanie, będziemy mieli 304 miliony złotych sumarycznie do wydania. Moje pytanie jest, czy Pan Prezydent bierze pod uwagę alternatywę, czyli połączenie przez Zabłocie, które jest porównywalne co do funkcji, a kosztowo kilkanaście razy tańsze. W drodze kryzysu myślę, że należy ten wariant rozważyć, bo jeżeli zabrniemy i rozpoczniemy inwestycje, no to po prostu nie będzie odwrotu. Drugie pytanie dotyczy węzeł Rybitwy ze strefami Wieliczkami w Połomice. Czy to zadanie jest zgodne z uchwałą Rady Miasta Krakowa, że środki na ten cel będziemy mogli wydać w momencie, kiedy zakończymy część odcinka w interesie miasta Krakowa, czyli połączenie od Krakowa do tego węzła, bo tak pamiętam, jest taki zapis tej uchwały. Trzecie pytanie. Szybka kolej aglomeracyjna. Mamy wydatek 13 milionów złotych. W WPF jest 32 miliony. Moje pytanie. Oczywiście wszystko jest w 100% do środków miasta. Czy był ten projekt zgłoszony do środki unijne? Bo jak wiemy, środki na infrastrukturę kolejową nie możemy jako państwo polskie wykorzystać, ponieważ nie ma projektu. Wydaje mi się, że to jest projekt kolejowy, więc można byłoby po te środki sięgnąć. Więc i drugie pytanie, jaki będzie realny efekt dla mieszkańców Krakowa, że to zadanie zostanie zrealizowane? Czyli ile mieszkańców zacznie jeździć więcej dzięki tej inwestycji? Następne pytanie, znaczy nie pytanie, remont obwodnicy Krzyża. Dziękuję Radnym Platformy, że zainteresowali się tym tematem. Ja co roku składam taką poprawkę, ale koledzy odrzucają ją za każdym razem. No, może w końcu ta inwestycja faktycznie ruszy. Chciałem zasygnalizować, że takie inwestycje, które też corocznie zgłaszam, jest to sygnalizacja przy skrzyżowaniu Kosmyrzowska-Bulwarowa. Chcę zwrócić uwagę dlatego, że wiąże się to z pewnym ratowaniem życia. To jest takie bezpieczne skrzyżowanie, że wymaga sygnalizacji, ale no, jakoś wciąż nie można znaleźć na to środków. Tak samo podobnie jest z rondem Hipokratesa. Mam pytanie dotyczące zadania przebudowy ulicy Pajęczej. Ulica liczy 4 domy, kilkadziesiąt metrów. Mamy wydać na to 1 000 000 złotych. Mieszkańcy protestują przeciwko tej inwestycji, ci, którzy mieszkają przy tej ulicy. Zabierają się po 4 metry działki, wzdłuż drogi. Ja oceniam to w ten sposób. Buduje się tą inwestycję dla dewelopera, który ewentualnie, czy deweloperów, którzy chcą zabudowywać wózkami wzdłuż Świętej Bronisławy lub Sikory. Nie wiem, czy jest taki interes miasta. My jako Rady Miasta Krakowa staramy się bronić planów, uchwalać plany związane z tym rejonem Krakowa, żeby no, nie zabudowywać. Natomiast no, ta droga wydaje mi się jest zbędna i prosimy o wyjaśnienia ze strony ZGIM.
Jeżeli chodzi o niską emisję, mamy kwotę 2 800 000. Wydaje się, że za mała, żeby rozwiązać problemy Krakowa. Również te kwoty w WPF-ie się pojawiają około 3 milionów corocznie. Jest to za mało. Są inwestycje związane z solarami w wysokości 300 tysięcy złotych w budżecie. Na obiekty sportowe też kwota za mała. Nie ma programu w tym zakresie, żeby można było pozyskiwać środki zewnętrzne. Następna sprawa, KB. Chciałem dowiedzieć się z tych kwot, które są przeznaczone na festiwale, które już są zadekretowane. To znaczy, z tego co wiem, niektóre z festiwali mają umowy 3-letnie, czyli na 3 lata miasto już jest obciążone festiwalami. Chciałbym wiedzieć, które festiwale i w jakich kwotach już są zadekretowane środki, czyli nawet nasze poprawki, zmiany w budżecie na to nie będą mogły wpłynąć ze względu na to, że pieniądze są już zadysponowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Habranek. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo prezydenci, szanowni panie i panowie radni. Po raz kolejny mój przedmówca, pan radny Pietrus, uprawia z tego miejsca demagogię. Mówię o ulicy Pajęczy. Ulica Pajęcza to jest inwestycja, o którą mieszkańcy Przegorza walczą od lat kilkunastu. Rozpoczęta przez dzielnicę siódmą kilka lat temu, wprowadzona do budżetu w zeszłym roku. I w tym budżecie na rok 2013 to jest po prostu kontynuacja i doprowadzenie do zakończenia inwestycji. Pan mówi o protestach. Owszem, protestuje około 20 paru osób i być może te 20 paru osób do pana radnego trafiło na dyżur jakiś. Ale w dzielnicy siódmej jest paręset podpisów mieszkańców zebranych pod tym i to niejednokrotnie, bo te podpisy były przynajmniej w mojej kadencji zbierane przynajmniej 3 razy. Jest paręset za każdym razem podpisów mieszkańców proszących, żeby ta inwestycja jak najszybciej, że tak powiem, została zrealizowana. A opowieści o deweloperze tego już komentował nie będę, bo to jest po prostu manipulacja. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, do głosu jeszcze zapisał się z gości pan Grzegorz Pioterek. Dla pana 4 minuty, bardzo proszę. I potem poproszę stronę prezydencką o odpowiedzi na te różne sprawy, które miały okazję tu być. Witam serdecznie państwa. Moje nazwisko Grzegorz Pioterek. Ja jestem odpowiedzialny za okrągły stół mieszkaniowy. I dla nas sprawa budżetu jest ważna, bo dotyczy mieszkalnictwa. Chciałem oczywiście podziękować panu przewodniczącemu Rafałowi, że zabrał głos odnośnie mieszkalnictwa jako przewodniczący nowo powstałej Komisji Mieszkaniowej. Proszę państwa, podaje się tutaj różne takie nieprawdziwe fakty. Może ja taki przykład zacznę, bo tutaj kiedyś z panią przewodniczącą Reandos rozmawiałem. W Norwegii, proszę państwa, najbogatszym kraju na świecie, matka samotna wychowująca dziecko, proszę państwa, do 16 roku życia może to dziecko wychowywać, zostanie opłacona mieszkanie i w ogóle mogą żyć. Proszę państwa, ale dlaczego? Bo 70%, proszę państwa, z ropy otrzymują Norwegowie, proszę państwa. 70%, a u nas 100 koncesji na łupki dostaną za darmo. Proszę państwa, tak to bardzo wygląda. Proszę troszkę nie krzyczeć. Mogę prosić pana, żeby nie krzyczał. Proszę państwa, bezrobocie jest najmniejsze na świecie w Norwegii. Dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że rząd dofinansowuje mały biznes i oni zatrudniają ludzi. Więc nie mówmy, bo to jest kłamstwo, jeżeli jest największa pomoc socjalna na świecie, w Norwegii, że ludziom się nie chce pracować i idą na właśnie na pomoc, tylko po prostu tam jest właśnie największa pomoc socjalna i najmniejsze bezrobocie. Proszę państwa, tutaj pan skarbnik powiedział, że to jest
kryzys zewnętrzny. Ja byłem 12 lat w Stanach, proszę Państwa. 12 lat w Stanach, gdzie współpracowałem z kanadyjskim czasopismem, które od 60 lat zajmuje się ekonomią, proszę Państwa. Oczywiście to wszystko jest kłamstwo i przekręt. Wiele państw Ameryki Południowej... Bardzo proszę kończyć, 4 minuty mijają. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mnie, to nie ma tu kontrolę. Ale ja patrzę na ja mam tu zegarek i na pewno 4 minuty nie minęło. Pan tego nie chce słuchać, proszę Pana. I niech Pan mnie nie prowadza błąd, bo ja o 10 czekam, żeby tu mógł powiedzieć, a Pan mi tu mówi, że już 4 minuty minęły. Ja mam tu zegarek. Jak Pan może? Dlaczego Pan nie włączył tego zegarka? Co Pan sobie myśli? Może Pan kończyć swoją... Proszę Pana, ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego. No to proszę nie mówić. Minęło 4 minuty. To proszę mówić. Niech Pan nie mówi. Proszę mówić i proszę nie krzyczeć. Proszę Pana, bo to jest oburzające, co się dzieje. Proszę Pana, więc jeżeli chodzi o banki, zadłużenia wynikają z lichwy, z oprocentowania. I dawno ludzie by spłacali te długi, jakby nie było tego oprocentowania. Druga sprawa, jeżeli chodzi o dofinansowania z budżetu państwa. Mówi się, że państwo zrzuca na samorządy wszystko. Owszem, to jest prawda, bo to jest specjalnie robione. A czy samorządy zwracają się, proszę Państwa, do państwa i protestują przeciwko temu? Nie protestują. I później narzekają. Proszę Państwa, brak pracy, brak mieszkań, ludzie wyjeżdżają. I nie mówię tu o ścieżkach rowerowych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o budżet dotyczący tutaj mieszkalnictwa, to jest do wybudzenia do kosza. Proszę Państwa, jest 4%, o 3000 oczekuje na mieszkanie, a ile jest bezdomnych? Pani Michta, Pani Rokosz, Pani Wanda, gazety piszą, po nocach się tułają i nie mogą gdzie mieszkać. To jest nie do przyjęcia. 80 mieszkań zostanie wybudowanych prawdopodobnie w przyszłym roku. A tysiące ludzi nie macie mieszkać. 158 milionów na budżet. Miasto nie ma pieniędzy. A te 3,5 miliarda to nie ma pieniędzy, tak? To na co są te pieniądze? 158 milionów, proszę Państwa. Przed chwilą Pan Skarbnik powiedział, że gospodarka mieszkaniowa rozwija koniunkturę i rozwija gospodarkę. Dlaczego się tego nie bierze? Nikt nie chce mieć za darmo. Dlaczego miasto wyprzedaje wszystko? Wszystkie te grunty podbudowane, mieszkania. Jeżeli musisz sprzedać, to nie chcieli przeznaczyć na budownictwo, proszę Państwa. Także jeżeli chodzi o konsultacje z organizacjami, tak jak jest okrągły stołem edukacyjnym, tak i mieszkaniowym, nie ma prawie żadnej konsultacji. Dlatego, proszę Państwa, my się na to nie zgadzamy. Tutaj jest skupione właśnie na same budownictwo. Jest podane, proszę Państwa, realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnerów prywatnych w formie publicznej. To jest 45 tysięcy. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna to jest 550 tysięcy przy budżecie 3,5 miliarda. No więc, proszę Państwa, nic nie chce za darmo, tylko o to chodzi, żeby to uwzględniało potrzeby mieszkańców i żeby ten budżet był z mieszkańcami ustalany, że budżet partycypacyjny. O tym się mówi już po dzielnicach, się o tym rozmawia. W różnych miastach już mieszkańcy biorą też w uchwalaniu budżetu i swoje propozycje stawiają. Taka ważna sprawa. Pana prezydenta nie ma, mieszkańców też nie za bardzo nie ma, radni sobie rozmawiają, bawią się i proszę Państwa, i będzie następna katastrofa. Proszę Państwa, Arnold Schwarzenegger, aktor z Kalifornii, gubernator, doprowadził podobno, nie wiadomo czy to prawda, do proszę Państwa, do zadłużenia. To był honorowy człowiek i zrezygnował z tego, proszę Państwa. Także my się po prostu nie zgadzamy na takie traktowanie, na to, żeby mówić, że mówi się, dajcie ryby, nie dajcie wędki, a co z tego, jak nie ma stawu? Takie głupoty są właśnie. Więc, proszę Państwa, całość to jest wiadomo, że samorząd jest uzależniony od państwa. Wiadomo, że sam nie da rady, ale też nie może być tak, że samorząd nic nie robi. Chodzi o to, ile z
z Unii jest przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe, ile, proszę Państwa, jest z banków gospodarczych na mieszkaniówko gospodarowe, ile Państwo daje na mieszkaniówko, o tym się nie mówi, więc są różne źródła, różne możliwości. No więc ja myślę, że po prostu my będziemy na Komisji Mieszkalnictwa dokładnie to rozmawiać i nie będę miał tylko 4 minuty po 10 godzinach czytania, to jest stan. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy dyskusję. Bardzo proszę stronę prezydencką o odpowiedź w tych sprawach. Nie wiem, w jakiej kolejności. Pani Prezydent, bardzo proszę. Potem Pan Prezydent Adamczyk i rozumiem jakieś inne osoby. Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja chciałabym odnieść się do kilku uwag, jakie Państwo zgłaszali. Podobnie jak Pan Radny podzielam pogląd, że mieszkania to rzecz niezwykle istotna. Natomiast nie do końca mogę się zgodzić, że nie przewidziano w budżecie wydatków na mieszkania. 550 tysięcy na 80 mieszkań osiedle łasne. W UPF-ie realizacja PPP, to jest plan dla 340 mieszkań przy ulicy Kartego Przyzby i cały czas prowadzimy te działania, prowadzimy pracę, aby ten projekt urzeczywistnić. Ponadto proszę zwrócić uwagę na to, że w środkach przeznaczonych dla Wydziału Mieszkalnictwa, a przede wszystkim dla ZDK, znajdują się środki, które jest na bieżącą działalność Wydziału i tej jednostki. Znajdują się pieniądze na remonty bieżące, pozyskiwane to nie tylko remonty bieżące posiadanych w zasobach gminy miejsc, ale to przede wszystkim bym powiedziała, remonty pozyskiwanych pustostanów w wyniku restrukturyzowania zasobów miejskich i rocznie uzyskujemy około 150 do 200 mieszkań w tym procesie właśnie remontowania pustostanów. I chcę również rozważamy, przygotowany jest projekt, który polega na wykupieniu 4 hoteli robotniczych przy ulicy Fatimskiej od Kuchików i czy przerobienia są przy pomocy naszych służb i przerobienia tego na mieszkania tymczasowe bądź na mieszkania zastępcze. Zatem to nie jest tak, że zupełnie nie ma tego problemu. Ale podzielam pogląd, że tego mało, bo oczywiście potrzeby mieszkaniowe są ogromne. Tylko chcę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że w ogóle nie myślimy o potrzebach mieszkaniowych. Zdajemy sobie sprawę, że ten czas oczekiwania na mieszkanie socjalne jest w Krakowie bardzo długi. Teraz chciałabym, jeśli Państwo pozwolą, odnieść się do budżetu edukacyjnego. Mianowicie tutaj powstaje taki lęk, że szkolnictwo zawodowe w dobie restrukturyzacji tego szkolnictwa, w dobie reformy systemu edukacji dotyczącego szkół zawodowych jest pozbawione środków. Oświadczenie są bardzo duże środki, nie gminne, natomiast jesteśmy gotowi i prowadzimy w tej chwili ten poważny projekt polegający na diagnozie zasobów szkół do realizacji tego programu. Natomiast te środki będą w dyspozycji marszałka. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w zakresie szkolnictwa zawodowego, które służy całej Małopolsce, współpracujemy bardzo intensywnie z marszałkiem właśnie po to, żeby zminimalizować koszty gminy w zakresie wyposażania szkół zawodowych. Funkcjonuje te szkoły zawodowe, pracują wspólnie ze mną nad takim projektem, który pozwoli na wykorzystywanie bazy w Centrum Kształcenia Praktycznego finansowanego w pełni przez marszałka, służącego głównie uczniom gminy. Natomiast istnieje problem, ale o tym już moi oponenci nie wiedzą wcześniej wspomnieć, że to jest problem redukcji zatrudnienia nauczycieli tych przedmiotów, bo wtedy to szkolenie odbywa się w tym niekosztujące pracownice, a wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do kształcenia zawodowego. Kooperacji z Motorola, z Siemensem i tym podobnymi poważnymi firmami. Zatem tutaj jesteśmy przygotowani do reformy szkolnictwa zawodowego, chociaż nie potrzebujemy na to większych niż zaplanowaliśmy środków. I kolejna sprawa, chcę wyjaśnić, dlaczego nie zaplanowaliśmy środków na większą ilość stołówek. 47 przekształconych stołówek, monitoring tej zmiany pokazuje, że
te obiady są, że ilość obiadów Państwa tutaj jest, jakieś niektórzy z Państwa musieli niepokój, że będą chodzić głodne dzieci, nie będą jadały obiadów. Zaledwie o 10% spadła liczba wydawanych obiadów w tych 47 stołówkach. Poziom zadowolenia rodziców jest bardzo wysoki, ponieważ te stoły, przekształcone stołówki świadczą 4 miesiące. A jeśli rodzic awansem wpłacił, proszę Państwa ciszej. Na rzecz dzieci. A także chcę zwrócić uwagę, że także poziom zadowolenia tych rodziców wzrósł. Dyrektorzy szkół są zadowoleni, ponieważ nie muszą borykać się z trudnościami związanymi z organizacją stołówki. A jeśli sprzedają obiady od 6,90 za obiad, pełen obiad dwudaniowy po 12 zł, do 12 zł. Zatem to daje pełni prawo do tego, żeby proces restrukturyzacji przekształcenia stołówek szkolnych, stołówek prowadzonych przez szkołę na stołówki prowadzone przez agentów, choć bądź firmy pracownicze, jest w pełni uzasadniony. I kolejne, a przynosi poważne oszczędności, a przecież o to chodzi, bo jednostka samorządu terytorialnego, jak wszyscy wiemy, ma przede wszystkim się kierować gospodarnością. Zatem to przekształcenie wnosi w pełni znamiona gospodarność. I kolejna sprawa, o której chciałam wspomnieć, to
No to myślę, że chyba nie w tą stronę. Także spać nie mogłem po wczorajszej komisji budżetowej. Nie wiedziałem, czy śnię, czy na jazdę słucham wypowiedzi. I przepraszam, że tutaj w ten sposób. Mamy do jednego zadania decyzję wydaną i mam nadzieję, to jest moje marzenie, że pojawi się decyzja ostateczna czy rozpatrzona przez Urząd Wojewódzki dla skrzyżowania Meissnera, Lema, Jana Pawła, bo jest umowa na zaprojektowanie i budowę linii tramwajowej od Ronda Nowickiego do Placu Centralnego i mamy niestety ślepo, ze względu na różne uwarunkowania inwestycyjne i ustawy, bo ta ustawa też się pojawiła nieco później, objęła drogi gminne, czy powiatowe, czy wojewódzkie, że mamy drogę Lema czteropasową, gujezdniową, no ślepo, dojazd do hali budowanej, ale z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej warto by było to skrzyżowanie zrobić. I chcielibyśmy to robić synchronicznie. A na razie to czytamy transparenty na płotach czy tam w innych miejscach, powiedzmy, wywieszonych. Chcielibyśmy ludziom, o których musimy pozyskać zabudowane czy nienabudowane działki, zapłacić. Więc przyjmując pewne ryzyko, bo mogą być dalej odwołania od decyzji ostatecznej naszych skargi do sądu administracyjnego, a potem może kasację. Prawnicy też muszą coś zarobić w tym kraju. Zapisaliśmy tam pewne środki na odszkodowania. Dość duże środki nawet, jak widzimy. I to jest pewne odstępstwo. I wsłuchują się głosy wychodzące między innymi z klubu Platformy Obywatelskiej odnośnie dotyczące projektu pod nazwą Nowa Huta Przyszłości, organizowanych, przeprowadzonych konkursów, również z pewnym ryzykiem zapisaliśmy 100% środki własne, te nawet nie mając decyzji, bo jest jeden taki wyjątek, decyzji z RI, na ulicy Ligołąskiej, środki na pozyskanie terenu. Bo mamy umowy, mamy różne instrumenty, które mamy, a wykonawcy, projektanci dokumentacji się opóźniają i SIKI robi wszystko, niestety czasami, że tak powiem, te efekty w czasie nie są nikogo po stronie urzędu jednostki zadawające. I zapisaliśmy, i okazuje się, że musimy nas ściągnąć, mam nadzieję, że taki element autoporadki się pojawi, z Ligołąskiej 500 tysięcy, żeby zwiększyć środki w 2013 roku na kosmetyczną, bo tam mamy parę lat ULD i trzeba właśnie te odszkodowania realizować, bo inaczej pojawią się odsetki karne i w sumie wypłynie. Wypłoną pieniądze, tylko nie na to, co Państwo wnioskują i tu z szeregu głosów było tak, że brakuje, że macie świadomość. W związku z czym proszę Państwa radnych o pewnego rodzaju zaufanie do tych, co funkcjonują po tej drugiej stronie, bo czasami byli po tamtej stronie i jak się dopiero obie strony medalu ogromnie, to się widzi całość. I prosiłbym generalnie Państwa, żeby środków na odszkodowania, bo jest ich za mało, są rozłożone w czasie. To rozłożenie w czasie wynika stąd, że stany prawne nieraz wymagają pewnego okresu regulowania. Mamy sytuację, że tramwaj narusza, do kampusu jeździ, a odszkodowania są rozpisane jeszcze później. I może będą z tego tytułu nawet problemy. Żeby tego nie dotykać. Nie widzieliśmy żadnych możliwości, żadnych rezerw na poprawę. Tu jest za mało pieniędzy. I zapisaliśmy na nieprzygotowane środki. Sprawdziłem tutaj, siedząc w ławce,
dokumentacja z Rigu na ulicę Mochnaniec jako symbol, bo jest ogólna wypowiedź, a tutaj jest pewien symbol. Jest opracowany. A kiedy ten się z Rig? Mogę prywatnej rozmowie, zapraszam pana radnego do siebie, pokazać jeszcze mniej istotną ulicę i drogę przez Mękę, ile może trwać dojście do pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś będzie się odwoływał, to był taki głos odnoszący Pajęczej, że się ktoś odwołuje, potem stosowanie ze strony pana przewodniczącego Halanka, to do Zridu, a takim przykładem jest rzeczywistym, wieloletnim, bo radny jako wiceprezydent, jako pełnomocnik, jako dyrektor w tej chwili nie mogę doczekać dojścia do dokumentacji z Rigu ostatecznego na ulicę Myślenicką. Z punktu widzenia wagi w układzie komunikacyjnym co najmniej dwukrotnie istotniejsza ulica od ulicy Mochnaniec, którą znam z autorstwa. Moja rodzina mieszka w Słotkowie, tego pana radnego. W związku z czym ulica Mochnaniec jest nieprzygotowana w odróżnieniu od zadań, które mogę wyczytać enumeratywnie, wymieniłem tylko liczbę przygotowanych, gdzie pojawiają się odszkodowania i dlatego one są zapisane. I do drugiego głosu, do znaczy może jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna uwaga ogólna. To, że mamy sytuację, pan radny Węgrzyn na komisji budżetowej wczoraj zapytał, czy mamy wiedzę jakby aktualną na temat zadań kompletnie przygotowanych, pozwolenia inwestycyjnych, pozwolenia na budowę, czy jeżeli to są zadania transportowe z decyzją z Rigu. Ja wystąpiłem dzisiaj do czterech jednostek o przekazanie mi aktualnych informacji. Przekażę je do Komisji Budżetowej. Natomiast to, że mamy sytuację, że kiedyś nam się wydawało, że jak opracujemy koncepcję, dokumentację, to znajdą się pieniądze na resztę, to był jeden wielki błąd. Ja nawet obserwuję, że w czasie rzeczywistym na dzisiaj są tendencje do popełnienia tego błędu, pomimo tego, że nowa ustawa o finansach publicznych, która funkcjonuje w kraju, patrząc osobno robiliśmy projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2011, 2012 i teraz na 2013, mówi, należy przeznaczyć pełne środki na. Oprócz tego, że przyblokujemy pieniądze, zaangażujemy, że wydamy i będziemy mieć szafy pełne dokumentacji. Jak nie będziemy mieć 100% na realizację. Szanowni Państwo radni, dokumentacja dla małych zadań to jest 5%. 95% to jest budowa, pozyskanie terenu. Gdzie to jest? Jeżeli byśmy mieli nawet 100% tego, nie mamy pieniędzy na realizację. Wcześniej było błędne działanie. Był lobby. No jeżeli jesteśmy w opozycji, to możemy ugrać mniej, jeżeli jesteśmy w koalicji, to możemy ugrać więcej. Czasami to przechodziło. Znajdowały się środki na realizację. Teraz powinniśmy powoli zmierzać do tego i to starał się chyba w swoim tutaj wystąpieniu pan Skarbnik przekazać. Próbować to w jakiś sposób, czy tak powiem, możliwości poszerzania wprowadzać do stanu równowagi. Nie quasi równowagi, tylko równowagi. Przepraszam. I teraz tylko jeszcze parę elementów do pytań czy wypowiedzi pana radnego Kierulca. Pierwsza rzecz, którą zanotowałem, czy pan prezydent rozważa zastąpienie linii tramwajowej Lidzka-Wielicka pomysłem wybudowania linii tramwajowej, określę ją wzdłuż Zabłocia. Pomysłem, który się pojawił w studium. Została przeanalizowana na szybko od strony technicznej promienie, nachylenia. Propozycja, którą twórca kwestii transportowych do studium, pan inżynier Stanisław Albrich,
zaczął proponować. I w ocenie tych, co tą analizę wykonali, padło stwierdzenie, że to jest, nie chcę powiedzieć niewykonalne, bo wszystko jest wykonalne, a jest niezwykle trudne i wręcz niemożliwe. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, ponieważ wiem, jak pan radny jest zaangażowany i również w kwestie planowania przestrzennego, to polecam sięgnąć, zrobić sobie pewną analizę kwestii zadań transportowych, plan ogólny 1994 roku, tam z taką światłą ideą był Krakowski Szybki Tramwaj, studium 2003 i projekt tego studium. I wyciągnąć z tej analizy pewne wnioski. Chcę powiedzieć, że gdyby chcieli zmarnować pracę i pieniądze publiczne, to należałoby teraz otwarzać coś takiego. Jest szansa, nadzieja, będziemy czynić wszystko, żeby dla tej linii tramwajowej osobiście uczestniczyłem w dwóch konsultacjach w Urzędzie Wojewódzkim i mamy uzgodnienia i tak jest robione działanie i przygotowana dokumentacja, jest decyzja środowiskowych uwarunkowania, że uda się wyklasyfikować decyzję TRIP dla tramwaju Litwa-Wielicka. Zadanie zostało rozpoczęto przygotowanie w 2006 roku. Praca taka widziana, zlecenie na dokumentację. Wcześniej robiony plan zagospodarowania trasy nowokłaszowskiej, której elementem i właściwie główną istotą tego planu była ta linia tramwajowa, żeby to wpiąć. Dyskusje, konsultacje, kompromisy, czas, wie pan jak się uchwala plany. I w tym momencie ktoś rzuca światłą myśl. Ja byłem, powiem tak, pracownikiem pana inżyniera, pana prezydenta Gołasia, i on o architektach mówił, że to są artyści, inżynierowie. Mimo, że mają jakby w swoim zapisie dyplomu inżynier. A wicer inżynier, architekt, doktor, inżynier, profesor, inżynier itd. W związku z czym lepsze jest drogiem dobrego. Zostaliśmy wpisani na listę podstawową z rezerwy, jeśli chodzi o możliwość dofinansowania w tej perspektywie finansowej, czyli wykonywanie do 2013 z możliwością przedłużenia, pan prezydent Śmiech organizował ostatnie spotkanie i jest możliwość jeszcze kończenia budowy ostatnich faktów w połowie 2015 roku, skorzystania ze środków unijnych. Jeśli tak czy inaczej, tutaj większość na tej sali, która tym zagadnieniom przywiązuje jakąś wagę, to wierzę, że transport szynowy jest istotny. Prosiłbym, żeby pomysły odłożyć na później, a szanse na realizację i sfinansowanie z wykorzystaniem środków unijnych nie zmarnować. Więc podsumowując, jak sobie to wszystko ważę, bo jak ten sygnał trafił do nas przez studium na takim nowoczesnym spotkaniu, to zaczyna mnie również boleć głowa po prostu, że ci, co pracują, można powiedzieć, w tym jednym gospodarstwie nie kładą na szali wysiłku uwarunkowań, analiz, uzgodnień, spotkań, z, nie wiem, czy dziesiątek, bo może setek, z koleją między innymi i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę niejako do kolei. Szybka kolej aglomeracyjna. Te środki zapisane są elementem związanym z odbudową, przebudową ulicy Balickiej, nie trasy Balickiej, ulicy Balickiej, ciąg do Mydni. Jako, że tam ma być przekroczenie linii kolejowej w drugim poziomie, bezkolizyjne rozwiązanie. Czyli jest to związane z elementem zadania, które realizuje spółka PLK S.A., spółka kolejowa, linii kolejowej do Balic,
portu lotniczego Palica, na który są chyba przeznaczone środki unijne, więc to jest nasz udział miasta wynegocjowany w oparciu o zawartą umowę. To jest jeden element. Drugi, budowa czterech przystanków kolejowych i poza miastem, ale też w wyniku umowy i kooperacji udziałania z PKP, używam takiego skrótu tutaj uproszczonego, budowa przystanku, czy rozbudowa, czy modernizacja Wapienni. Jeśli pewne szczegóły tutaj z tego zakresu, to jest pan dyrektor Szewczyk, udział w sprawie komunalnej, spróbujemy nawet kularowo, żeby nie przedłużać tutaj i żeby więcej szczegółów podać, określić. Próbowałem już w międzyczasie przekazać, poinformować pana radnego. Jednym jeszcze z pytań była sprawa czwarte ramię węzła Rybitwy, czyli węzła na ciągu drogi ekspresowej S7, elementu nieskończonego. Natomiast docelowo ma się pojawić węzeł bezkolizyjny. Zadanie ochrony miasta, ochrony ciągu Lipska-Siliaka jest zakończone w całości do węzła. Jest kwestia realizacji węzła. Ten odcinek drogi ekspresowej węzeł Rybitwy, węzeł i Gołąska włącznie z oboma węzłami posiada ostateczną decyzję po rozpatrzeniu odwołań przez ministra transportu z RI. No i czekamy na spełnienie obietnic, nie będę mówił czyich, żeby się pojawiły środki i żeby ten temat również niezwykle istotny dla projektu Nowa Huta Przyszłości. I tak istotny, jak tego projektu nie wartuje 1,5 miliona złotych, ten projekt może zafunkcjonować. W mojej ocenie, jak patrzę na rozwój miasta w ciągu kilkunastu lat, jak pojawi się siódemka, konkurs jest rozstrzygnięty, i jak pojawi się i Gołąska. Czy ja bym mogła tak, prosić, żeby pobudować. Tak. I ostatnia rzecz. To już kończymy, że tracimy kontakt z tym, co chyba przychodzi. Nie. Dobrze, to jest... Węzeł Rybitwy, to, co jest planowane w tych środkach wieloletnich procesie finansowej, to jest realizacja czwartego ramienia w kierunku Bieliczki. Miasto w wyniku podpisanego porozumienia z Bieliczką i Niepołomicami ma zrealizować swój odcinek w zakresie do granicy administracyjnej miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Prosiłabym pana skarbnika o zabranie głosu w sprawach poruszanych. To bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Radny Wojewódzkiego Klubu Miasta Krakowa. Istotnie rzeczy bardzo wielu Państwa Radnych przemawiających mówiło o tym, o czym ja chciałbym powiedzieć. No po pierwsze, nie można mieć wszystkiego na raz. Nie ulega wątpliwości, to jest tak prawda, tak stara jak ludzkość. Nie można mieć wszystkiego na raz. To, co można mieć, zależy od tego, co się posiada i co, na co to, co się posiada, postanowiło się przeznaczyć. Pan Prezydent w swoim projekcie zaproponował przeznaczenie tych planowanych dochodów na te sfery, które dokładnie tu Państwu omówiłem. Oczywiście ja rozumiem, że stwierdzenie pana przewodniczącego Kosiora, że odwołujące się do porzekadła starego, a mianowicie, że budżet jest to no właśnie takim równomiernym rozkładaniem rozczarowań. Proszę Państwa, nie wszystkie zadania miasta, nie w wszystkich sferach, o których mówiłem, posiadają jednakowy stopień obligatoryjności. Gdybyśmy w każdym dziale ścięli podobny procent z projektu, z uchwalonego planu na 1 stycznia 2012, to wtedy byłoby to równomierne rozłożenie rozczarowań. Ale czasami takie równomierne rozłożenie rozczarowań jest niemożliwe z punktu widzenia prawnych zasad obowiązujących
nas jako samorząd. Z punktu widzenia zadań obligatoryjnych, zadań własnych, zadań zlecenia. To jest pierwsza sprawa. Ten pan przewodniczący Kosiek, przepraszam, że o nim mówię, ale on jakoś tak powiedział, że cytował na laptopie to, co ja mówiłem, w związku z tym rozpoczął, że Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko kontynuacji zadłużenia miasta. I w tym momencie zwątpiłem. Dlatego, że w projekcie budżetu na rok 2013 nie ma żadnej kontynuacji zadłużania miasta. Co więcej, pokazywałem i prezentowałem na wykresie, że nasze zadłużenie planowane na koniec 2013 roku w projekcie budżetu relatywnie się zmniejszy zarówno w bezwzględnym wymiarze, z 2 miliardy 53 zostanie zmniejszone na 2 miliardy 100 tysięcy, jak również w ujęciu w relacji do planowanych dochodów, że on się zmniejszy z 58,8 w roku 2012 do 56,1 na koniec roku 2013. Być może pan przewodniczący pomylił te słupki, które prezentowałem, a na tych słupkach Kraków z innymi miastami, takimi jak przykładowo Wrocław, Łódź, Poznań, czy też Bydgoszcz, gdzie to zadłużenie rośnie. Czyli kontynuacja polityki zadłużania. U nas chciałem odwołać się jeszcze do strony 128 projektów budżetu partii jak Marniaca. Przecież w tej tabeli konstrukcyjnej jasno jest przedstawione. Wielkość przychodów z tytułu zaciąganego kredytu 300 milionów złotych, a wielkość spłaty kredytu w roku 2013 353 miliony 127 tysięcy. No to jak może być to kontynuacja polityki zadłużania? Po prostu zadłużenie, przerost zadłużenia jest ujemny. Więcej spłacamy, między innymi mówimy o wyższej budżetowej, która tak ucelowo na skutek. No to zdecydujmy się, albo chcemy realizować zadania ponad miarę, albo realizujemy politykę oddłużenia, ale wtedy nie mówmy, że ten projekt budżetu na 2013 jest razem kontynuacji polityki zadłużenia. Jeszcze jedna uwaga, a mianowicie pan przewodniczący powiedział, że sprzeciwia się, nie może być zgody na stopniową likwidację krakowskiej kultury. No, ja również prezentowałem to, jak zmieniają się wydatki w projekcie planu i 12 na 1 stycznia 2012 oraz w projekcie planu na 2013. Miasto Kraków należy do trzech miast spośród tej 12, gdzie wydatki na kulturę rosną. Natomiast w pozostałych przypadkach wydatki na kulturę w tych miastach maleją. W związku z tym, no być może, że wiecie Państwo, taką sytuację można uznać za objaw dożynania krakowskiej kultury, ale w takim razie w innych miastach dożyna się ją jeszcze bardziej. No dożyna się jeszcze bardziej. Tylko jest problem, abyśmy powiedzieli, z czego tę kulturę mamy sfinansować, skoro na nią de facto nie otrzymujemy żadnych środków zewnętrznych. To jest głównie, to są środki własne. I w związku z tym, no, zastanawiające jest stanowisko, że w interesie mieszkańców nie są podwyżki i lecz ograniczenie zbędnych wydatków. No, jeżeli nie będzie podwyżek, to tych naszych własnych dochodów nie będzie. Dotacji na kulturę nie dostajemy. Z zewnątrz nikt mnie nie finansuje. A niezbędne wydatki, ograniczanie zbędnych wydatków, proszę Państwa, najprawdopodobniej każdy z Państwa tu siedzących wskazałby inne wydatki, które uznaje za zbędne. Ale to jest prosta prawda, znowu filozofia składania budżetu głosi tak. Wszyscy mówią o oszczędnościach, ale każdy grzebie w kieszeni sąsiada. I to jest znowu dylemat, z którego trzeba wyjść taką najmniej konfliktową strukturą podziału wydatków. Wydaje się, że ten projekt taką strukturę podziału wydatków proponuje. Chciałem podziękować bardzo panu przewodniczącemu Habrańkowi, który
który oddał swoimi słowami to, co wielu mędrców oddawało słowami o wiele mądrzejszymi. A mianowicie, że jest to stosunkowo dobry budżet na stosunkowo ciężkie czasy, w jakich nam przyszło żyć. Jeśli pan pozwoli, to będę to cytował z przywołaniem autora. I jeszcze, proszę państwa, wydaje mi się konieczne jest jedno. A mianowicie przykład. Co roku przy budżecie ja osobiście obserwuję pewien dylemat, który nie chcąc, ale również jestem wprowadzany. A mianowicie problem ten da się streścić takim zdaniem. Czy lepiej nadzieję, choć stosunkowo skromną, opierać na realnym szacunku, czy też lepiej żyć marzeniami związanymi ze złudzeniem? Ja osobiście wybieram tę pierwszą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zawsze mam głębokie refleksje po wystąpieniu pana skarbnika. Bardzo dziękuję. Refleksje. Ja osobiście. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Ja nic nie przemówię. Aż nie było pierwszym grzebowy stwierdzić, że zgodnie z uchwałą 61 nr 386 przez 12 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 108 łamane przez 1459 przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Krakowa. Stwierdzam, że do dnia 7 grudnia, piątek, został określony termin wprowadzenia pierwszej autopoprawki prezydenta miasta Krakowa, a do dnia 14 grudnia, piątek, termin zgłaszania poprawek przez Komisję Rady Miasta Krakowa i Państwa Rady. Przypominam Państwu radnym, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale nr 108, łamane przez 1459 przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa zbilansowane poprawki do projektu budżetu na rok 2013 według wzoru druku 1032 proszę składać zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 5 do wyżej wspomnianej uchwały. Załącznik ten otrzymacie Państwo drogą elektroniczną. Załącznik zostanie przesłany jeszcze dzisiaj.